Witamy, witamy w kolejnym podcaście. Cześć, cześć. Dzisiaj temat, jak widzicie, no jeżeli nie ominiemy, postaramy się nie. Prawdopodobnie będzie to, co w tytule. Chociaż ja ci powiem, że chyba w tym temacie nie będziemy odbiegać aż tak daleko z prostej przyczyny, że to w większości przypadków u osobników, którzy są dzięciuriki, nie ma za bardzo gdzie uciekać. Tam za mało zostało przedstawione. Nie ma gdzie uciekać, chyba że polecimy fanfic, bo moglibyśmy powiedzieć, jak historia ich mogła się potoczyć. Wiemy o trzech postaciach chyba dużo. To jest chyba Shukaku, to jest Gyuki, czyli ośmiogoniasty, i Kurama, wiadomo. I szkoda, że ta historia nie została troszeczkę bardziej przetegowana, tylko widzieliśmy na 15 sekund, gdzie Kurama tam łezkę uronił i tyle. To było spoko. Ale no w sumie na początku myślałem, że te bestie naprawdę będą coś znaczyć. I że Akatsuki to jest ta organizacja, która właśnie poluje na te bestie. I wszystko będzie się toczyło koło tego, że Naruto będzie chciał odnaleźć te bestie tych swoich ludzi. Coś jak w stylu jakichś Pokemonów, w sensie wiesz, będzie chciał je odnaleźć, a Akatsuki będzie za nimi ganiać. I tak to będzie wszystko szło. I to, bardzo inną stronę to poszło. Troszeczkę inaczej niż się spodziewałem. Znaczy oni chcieli je zebrać, nie? Tylko wiesz. Oni je zbierali w tle jakby, nie? Zbierali je w tle. Gdzieś tam widzimy tak. Paina, że tam Utakata, on był w filerach, miał ark. Co ciekawe, ten Utakata miał filerowy ark, ale był w mangowym kanonie. Jakby, i Naruto się z nim przywitał, jakby go znał normalnie. A to był tylko ark. A coś było, rzeczywiście, tak. No. Wiesz, i wielu ludzi, wiesz, ogląda i myśli, co jest, kto to jest Utakata, i Naruto mówi mu siema i się nagle pokazują retrospekcję, jak oni się spotkali. I to jest dziwne troszeczkę. No i to jest, ja już ile razy o to już mówiłem, to jest właśnie powód, dlaczego kanony istnieją. Bo potem się takie rzeczy dzieją. No, ale ci powiem, że rzeczywiście, o tych trzech jest powiedziane i tak naprawdę tam ludzie mi zarzucali trochę znowu w komentarzach, jak robię sobie te wyrzucanki postaci. Teraz zrobiłem właśnie o Jinchuriki i było, o, po co taka topka? Przecież wiadomo, że wygra Naruto albo Gaara. No, ja bym tu jeszcze dołączył Killera Bee, bo on też może wygrać, ale ja to doskonale wiem, ale ja z tego zrobię topkę później, więc i tak mi potrzebne, kto będzie ostatni, kto będzie przedostatni i tak dalej, i tak dalej. Topka siły Jinchuriki, tak? Nie, ja robię akurat, kto kogo najbardziej lubisz, więc o, to trochę może się pokryć, wiesz jak to jest, nie? Ludzie jak lubią jakąś postać, to i tak ci powiedzą, że jest silniejsza, bo tak. Przede wszystkim także. Taki top tier, no. Takie tier. No, ale no to też jest spoko, no bo widać jak bardzo ludzie to odbierają, tak jak ja na przykład, nie? W sensie wyleciała pierwsza osoba, to jest Han i ja się wcale nie dziwię, bo Han przestawiony został najsłabiej. Może później dojdziemy do niego. Nie, może po prostu lećmy po kolei. Tak, od Shukaku sobie zacznijmy. Zacznijmy po prostu Shukaku Gaara, nie? W sensie będziemy rozmawiać i o Jinchuriki, i o Ogoniastej. No i oczywiście będziemy mówić o tych Jinchuriki, tych jedynych prawdziwych, nie? Nie będziemy poruszać jakichś tam starych, jakichś tam... Nie ma sensu. Szczególnie, że to już w ogóle był screen time 5 sekund na... Tak. Na serię. Najczęściej było powiedziane, że po prostu istnieli jacyś tam i to tyle. Tak, tak. Było, na przykład Shukaku był tam ten jakiś tam dziadek w więzieniu. Był, no ale i na przykład Kurame przecież była Kushina i jeszcze była Mikoto Uzuma? Mito. Czemu Mikoto mi weszło, to nie mam pojęcia. A, Mikoto to chyba była matka Sasuke. Chyba nie. Nieważne, ale może. Nieważne. Prawie. Dobra, czy chciałbyś coś powiedzieć o swoim ulubieńcu Gaara / Shukaku? W sumie to powiedzieliśmy o nim bardzo dużo. I pamiętaj ten, czemu o nim gadaliśmy, bo już nie pamiętam. Za sprawą antagonistów. Tak, on robił za tego antagonistę. To bardziej o Shukaku bym powiedział, że Shukaku bardzo mi się podobał jako ten taki szaleńczy Jinchuriki. Był taki bardzo inny niż Kurama, nie? Kurama taki wściekły, cichutki. Tak. A to był właśnie taka rozszalała bestia. I fajnie, że pokazali taki kontrast, taki bardzo mocny, nie? Taka skrajność, dwie skrajności. No, fajnie, że zrobili coś takiego, że każda z tej ogoniastej ma też jakby własną osobowość, nie? A nie, że po prostu jest sobie bestia i nie wiem, masz wilka i to jest wilk. W tym przypadku tak. W tym przypadku tak, szkoda, że tam jeszcze Son Goku, tą mapkę widzieliśmy, że coś tam, ale reszty to tak średnio. Tak, no nawet oni tam jakieś głosy mają na przykład, nie? To na pewno, ale no to fakt, że to jest bardzo biednie przedstawione. No ale w kwestii Shukaku, no to tak. Chociaż wiesz co, jak już powiedziałeś o Shukaku, zacząłeś o nim, to ja już mam taką pierwszą jedną myśl, że no właśnie tak jak mówiłeś, te ogoniaste bestie miały być kreowane na coś takiego naprawdę potężnego, na to, gdzie ludzie naprawdę będą tego chcieli, ale znowu,
Zależy jak na to spojrzysz, bo jak spojrzysz na całość, to ogoniaste bestie są... One dają ci jakby moc ogólną, nie? Ale jest taki szukaku, daje ci manipulowanie piaskiem. Fajnie, to co by dało to na przykład Naruto. Obronę absolutną, tak zwaną. No, no dobra. No to i masę czakry, udostępnia tak. Też czakry, nie? Tak, no to jest, mają... to jest na pewno boost, że po prostu masz no pokłady potężne, nie? Tego ludzie sobie nie zdają sprawy, jak potężne pokłady czakry ma Naruto, nienormalne. Że sobie w pierwszym odcinku robi tam 300 klonów, czy ile w pierwszym odcinku, nie? No, a zaczynaliśmy to, że on... A to Birama miał wtedy bardzo słabą kontrolę. Miał bardzo słabą kontrolę czakry wtedy, nie? Więc. No może to by tłumaczyć. Miał na tyle dużo, że był w stanie stworzyć setki klonów, pomimo tego, że był totalnym gównem w tworzeniu tych klonów, nie? Tak, tak, tak. No i to był, wiesz, pierwszy odcinek, on nie potrafił normalnego, substytutu zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedzmy, że taki impuls, talent po ojcu. Krew Uzumaki, która jest słynna, która ma największe ilości czakry, prawdopodobnie obok pewnie Senju. Mm-hmm. No ci powiem, mi to nie przeszkadzało, nie? No fajne jest to, że to jest fajny boost, duży, ale no, z drugiej strony, tak jak mówię, jak później się patrzy tak ogólnie, no to nie wiem, nie siadają mi to ogoniaste bestie, w sensie fajnie, że są, ale właśnie, jest Shukaku. No, w pierwszej serii jakby taka nadzieja była, że to będzie fajne. Ja w pierwszej serii właśnie myślałem, że to takie poszukiwania tych bestii, będziemy je poznawać coraz bardziej, właśnie tą historię zobaczymy. No i poznaliśmy Garę i tego, i Naruto. Na tym skończyliśmy i no powiedzmy, że Shippuden też się zaczął jakby od Jinjuriki, nie? Tak. Porwanie Gary, znowu ten wątek i potem wiesz, od razu skoczyliśmy na Hidana i Kakuzu, którzy znowu walczyli z jednego miasta. Matatabi, z Yugi Tonino. Nawet nie pamiętam, czy Dwugoniast Matatabi, tak monitor? Tak, Dwugoniast. To oni chyba to chcieli robić po kolei, teraz jak sobie tak wezmę w głowie, chociaż niekoniecznie. Wiesz, mi się wydaje, że to nie jest konieczne, szczególnie, że, nie wiem, mnie na przykład dziwi akcja Obito, który atakuje wioskę. W ogóle po co atakuje wioskę? On chce wydobyć tą bestię prawdopodobnie. No tak. Tylko po to mu to jest. I wiesz, na końcu walki z Minato mówi, że tak czy inaczej bestia będzie, koniec końców będzie moja, nie? A potem wiesz, spotyka Naruto 1000 razy i zamiast go w kamui wziąć, to nie. To jest no, takie proste. To już wiesz, czeka, aż, armory. Czeka aż, wiesz, wzrośnie siłą. Tak. O Jezus, wylałem, kurwa, herbatę. Dobra, nic się nie stało. Pierwszy fail, bez wybędz. No, ale ten, wracając do Shukaku, to fajnie, w sensie, no na pewno robił robotę w pierwszym Naruto, bo no, dla mnie był naprawdę nawet straszny, bym powiedział. Chodzi ci o Shukaku? Shukaku, no. Tak samo Kurama, bo takie demony były, to nie były takie, wiesz, tak, bestie, w sensie, potworki, no, że wiesz. Shukaku był taki, jestem szalony. Tak. Kyuubi był taki, ja jestem zły, nie szalony, tylko wiesz, kurde. Rozwalę cię, jak będę chciał, nie? W sensie cały czas Naruto podpuszczał i tak dalej. Mi się podobał taki Kurama. Tak. On mi też się podobał. W sensie też go się tak trochę bałem, że Jezu, to jest zło wcielone, nie? I straszny. Tak. I czasami te sceny były, że tylko oczy było mu widać. Wiesz, no tak przy okazji... I tak dalej. Czekaj. Mam nadzieję, że mi się nie zaleje z drugiej strony komputer. Na kable mi nie poleci? Chyba nie, bo teraz nie ma czasu na ten. Tak wylałem z połowy kubka. Trudno. No dobra, no to możesz zawsze sobie iść, a ja będę rozmawiał na sekundę najwyżej potnę ten twój dźwięk. Nie, przetrwamy. Dobra. No to tak jak mówię, Shukaku był nawet spoko w pierwszej serii. No Shukaku mi się podobał. W drugiej też, jakby się nie zmienił bardzo, nie? W sensie oni tam później bardziej zaprzyjaźnili, ale rzeczywiście no... Wiesz, co mnie dziwi? Tylko o tych bestiach, że oni żyją bardzo wiele lat, nie? Od czasów Hagoromo. No tak, dziwi no to mnie prawie to, 1000. I dziwi mnie to, że oni do tej pory, większość z nich jest tak źle nastawiona do ludzi, że każdy jest nieufny, jakby przez tyle lat nie spotkali nikogo dobrego na swojej drodze. To troszeczkę zastanawiające jest. Jakby, to znaczy, wiesz, no był Shukaku, Yuki, oni nie są, który... No oni nie są sami źli w sobie, tak samo jak Shukaku był wtedy. Z tego co pamiętam, to ten dziadek stary w tym więzieniu, co go miał, no to oni byli jakoś w jakichś stosunkach okej. I właśnie to dziwne troszeczkę jest, że Shukaku nagle jest takim mordercą. Takim, wiesz, zabójcą ludzi i ma wszystko, nie ufa ludziom, bo zamknęli jego dziadka i tyle.
ludzie jakby tam, wiesz, mieli pewnie wpływ na to, że oni takich przestrzegali, ale to znowu jest Naruto story, czyli oczywiście... Jest to wymuszone wszyscy, troszeczkę. Wszyscy, co opanowali, robili to praktycznie w tych samych czasach, nie? No bo wiesz, Matatabi mi żyła w tych samych czasach, Naruto tak samo, Killer Bee tak samo, jak ona miała, tak samo. Właśnie wszyscy w tym samym momencie opanowali, w sumie można powiedzieć, te bestie. Znaczy, my też jak nie już... wiemy, czy oni na pewno je opanowali. Znaczy, nie chodzi mi, że na pewno je opanowali, tylko że na pewno byli na takich, coś tam potrafili z nimi, na pewno więcej niż Naruto w pierwszej serii, nie? W sensie, że tam wykorzystywali cały czas ich czakry i tak dalej. Matatabi to przecież się przemieniła w walce na ten. Tak, to akurat tak, całą. Tak, no. To ciekawe jest, no. Przecież... Tak samo Son Goku mówi, ma pretensje do Naruto, że nie zna imienia Kurama, więc jakby ze swoim Jinchuriki też się jakby dogadywał w takim razie. No, tylko że wtedy chyba Roshi, z tego co pamiętam, on też nie w 100% był w stanie kontrolować, ale było powiedziane, że chyba jeden czy dwa ogony normalnie otworzył wtedy, czyli wiesz, wyciągnął sobie także w pełnej kontroli, więc... Śmieszne jest to, że nagle wszyscy w tym samym momencie to robią, ale to takie tak. Z Naruto, nie? Wiesz, na przykład, jakim cudem w Boruto wszystkie dzieci są urodzone w tym samym roku, co? Oni mieli tam jakiś wielki ten, zgadali się. No. Wiesz, zgadali, może są miesiące inne, z tego co wiem, ale... Tak, no miesiące na pewno są inne, daty też. Chociaż, zobacz, czekaj, w którymś tam Shikadai chyba... jest albo jeden dzień po Temari, albo po Shikamaru. No. A, to tak w urodzinach. To dziwię się, że wiesz. W sumie. No, ja robię te ciekawostki, to często mi się gdzieś tam wiesz. A, no coś, takie... coś zapamiętam. Nie pamiętam konkretnych dat, ale pamiętam, że miałem to wcisnąć w ciekawostkę. Mówię, w sumie to nie jest ciekawe. Tak w sensie. Ciekawostka, wiesz, nie musi być zawsze ciekawa. W sensie ciekawostka to taka mała informacja. Ciekawostkowa, tak. Ale tutaj nie zawsze jest synonim do ciekawości. No dokładnie, znaczy to jakby dla mnie też znowu odchodzimy, ale ja o tym powiem, czemu by nie. Że to nie jest tak, że ja uważam, że wszystkie te ciekawostki, które robię, one są zajebiste. Ja po prostu znajduję to, co można pominąć, / można tego w ogóle nie wiedzieć. Na przykład rzeczy pokroju, ile ktoś ma centymetrów, ile waży, to mnie w ogóle nie interesuje, nie? Ale za każdym razem, jak... robiłem poprzednie ciekawostki i tego nie wrzuciłem, to znalazła się grupka osób, która mówiła, a gdzie są te wszystkie, ile on ważył, ile ten, to jest w ogóle nieciekawe, po co wy to chcecie? No ale w tym momencie, jak robię po prostu wszystko, co znaję, to wrzucam za każdym razem i tak są spiny teraz, kogo to interesuje, nie? / zaraz następny komentarz, no, jest... ja ważę tyle samo, co ona w tym samym wieku. Tak, no, widzisz, wiesz. Więc zawsze będą gadać, nie? Wiesz, jak masz jakąś tam większą widownię, no to zawsze musi się znaleźć coś, kto będzie przeciwny temu, co mówisz, co robisz. A ja tam zlewam to totalnie. Oczywiście, tak, że tak. Mnie to nie boli. Jasne. Wróćmy do tematu, czyli... Matabi i Dwuogoniasta. Mi się chyba, jeżeli chodzi o wygląd, to chyba najlepsza dla mnie. Taka ulepiona tak? Z czakry. No wiesz, taka... Nie wiem, wygląda pięknie. No wyglądała, no taki kotek w sumie. Dziwnie, taki kotek. Taka pokryta. Masz kota, to może lubisz. Wiesz, urodziłem się w dzień kota, lubię koty, o. Mój nick oznacza kot. Wiesz, kurde. Dużo. Ty, to ja nie wiedziałem. O, widzisz, dużo wspólnego z kotami. No i też mi się podoba. To już wszystko jasne. A, niby Gara Crusha, jednak... Ciekawostka. Dobra. Czy tak? Trochę mi się nie podobało oczywiście, jak to zostało przekazane, bo mieliśmy tak, Hidan z Kakuzu wpadają do Matatabi, w sensie do Yugi Toni, ona ich łapie w taką pułapkę, po czym mamy ucięcie, inne sceny i koniec, jak już ona jest przybita, nie? W sensie fajnie to wyglądało, jak ona była przybita i po prostu wisiała, ale to było takie oplucie, w sensie pokażemy wam zalążek tego, że ona się potrafi chociaż zmienić, i nic wam nie pokażemy z walki. Dosłownie nic. Mi się wydaje, że to było budowanie takiej tajemniczości, wiesz, Hidana. Patrzymy sobie scenkę dalej, ona jest taka pewna siebie. Oni, wiesz, Akatsuki też jest pewne siebie. I nagle scena jest następna, ona jest przybita i Hidan jakby nie żył, jest przybity też do ziemi, nie? Mówimy, co się stało? I wiesz, tak. Nie wiadomo, o co chodzi, on się odtegowuje i to jest takie, mi się wydaje, znowu pod Akatsuki wszystko zrobione, że nie pokazali tego, żebyśmy dopiero zobaczyli, tak, odkryli to, tak się ciekawili tym i czekali na to. Takie budowanie napięcia i właśnie tej tajemnicy względem Hidana i Kakuzu. No bo
W sensie, jak spojrzysz na to tak ze względu na rozrywkę, jak to zostało przekazane, że ciekawość cię bierze, jasne, ale chodzi o to, że z drugiej strony mogli to zawrzeć w jakichś filerach, za całą walkę, nawet głupie wspomnienie, nie? W sensie dosłownie mógł być efekt ten sam, początek i koniec ten sam. Nieraz tak robili w sumie w Naruto, przecież scena jak Itachi masakrował klan i później pokazywał to wszystko temu. Sasuke to po prostu było milion razy pokazywane w Naruto, nie? Mhm. Więc... No najbardziej przyruchana scena to Obito, który pod głazami się ten i ratunek Rin. O Jezu. Nie mogę, no mogę też, to patrzeć. Też. To wiele razy było przedstawione, no i czasami było w ogóle jedno trochę wykluczało drugie, albo trochę inaczej wyglądało, no ale to już pies to rypał. W sensie, w tamtym momencie mogło być to okej, ale szkoda, że nie pokazali czegoś więcej, no bo oczywiście dostaliśmy tych wszystkich Jinchuriki na wojnie podczas Edo Tensei, ale weź, przestań. Ja to oglądałem pół tego odcinka teraz przed no, tym No, bardzo słabe to było, bardzo słaba walka. I to jeszcze w takim momencie, jak Madara się pokazał, ja tylko chciałem, żeby też mi to znikło, bo ja chcę zobaczyć, tam, jak walczą. Tak. Tam, bo to, takie słabe to było. No przyszedł Naruto i... była spoko, ale te Jinchuriki, jakby te walki Megazordów, jakby tych dużych postaci, to nie wygląda dobrze w shounenach. Nie, to nie wygląda dobrze, to jest w ogóle takie... Przykład dziesięciogoniasty, przecież to było takie straszne. No, to tak, było, patrz, to było, wiesz, wszystko takie wolne to... No. To była taka bestia, wiesz, wszystka, cała czakra wszystkich bestii, największa, najpotężniejsza, wiesz, potwór, nie? I wiesz, co to było? Jakaś, wiesz, pokraczna ośmiornica, tak, z jednym okiem, cyklop, na dodatek ma 2 IQ, jest kontrolowana, nie da się jej kontrolować. Broń, wiesz, zniszczenia, ostateczna broń wszystkiego, tak, największa ilość czakry na świecie. I my, tak sobie. Ja ci powiem, że mam takie same odczucia co do właśnie dużych rzeczy w Naruto, w sensie na pewno podobało mi się to, jak zostało to wykorzystane, jak Naruto przyzwał tego Gamabuntę i zmienił go w Kuramę, wiesz, tam w pierwszej serii jak oni walczyli, to było nawet jeszcze okej, okay. W sensie to było spoko. Okej, okay, no, tak. Bo, to było spoko. To bo było wiesz, spoko. On musiał go obudzić tego Gaara i to było takie, wiesz, to było całkiem spoko. Znaczy, to była była taka scena po prostu, nie, że taka walka ciągnąca się. Wiesz, ja mam nawet flashbacki takie, nie wiem, z tego, z Power Rangersów, że zawsze uwielbiałem, powiedzieć, że się nawalają, bum, bum, bum i zabijają tego głównego, a potem pokazuje, tak, odradza się jako duży i oni się w Megazorda zamieniają. Mówię, nie, no, tak, takie nudy. I to, za każdym razem, no. Tak, za każdym razem. I mówię, no nie, no. Zawsze te Megazordy mnie niszczyły, te duże postacie i nie, myślałem, że uraz mam, ale widzę, że tak samo uważasz, to może nie jest nie, uraz, no, ale powiem, jest słabo zrobione. Chyba poza jakimiś tam nielicznymi momentami, gdzie dusze Susano robiło robotę, to nie ma, nic mnie nie interesuje za bardzo, tak w sensie... O, pamiętam jeden fajny moment, to był QB, na przykład duży QB, jak Naruto w Boruto się w niego jakby przemienił po egzaminie, to też fajnie było zrobione, albo jak... 66 Boruto, tak? Chyba z Momoshikim walka ci chodzi. Tak, Naruto, tak. No to, a tam była klasa, to tam takie pieniądze poszły na to. No, to było ładnie zrobione. Tak samo na pewno Kurama i jak połączony z Sasuke, jak Susano go zaczęło to... Wiesz, taką zbroję mu robić, to też było bardzo spoko. Też spoko też w sumie było, jak już mówimy o tych sytuacjach, no to Hashirama kontra Madara. Krótka scenka, w której... Właśnie chciałem powiedzieć to, że mnie to nie. Nie, mnie to nie ruszyło. Nawet jeżeli Hashirama szanuje, wiesz, tam pod względem siły i on poszyzwał jakiegoś potężnego, wiesz, tak z dupy totalnie. Golema drewnianego. Że potrafi takie rzeczy, to nie, to tam... Pff. Czyli samo jakby choreografia ci się nie podobała, czy to, że... Walka na Megazordy po prostu, no to jest takie, wiesz... Też nie przypadam, no. To jest jakieś potężne coś, wiesz, ludzie są malutcy. Świecie Shinobi, nie? Bum. I oni to jeszcze czasami, wiesz, może być ta szybka bestia jakaś, ale to i tak wygląda biednie w porównaniu do szybkich postaci, nie? Bądźmy szczerzy. Dynamika jest przede wszystkim najlepsza do oglądania, tu nie ma co gadać nawet. I masz tego wolnego jakiegoś tam... Hashirame czy coś w tej i Susano leci, ucięcie, ale to jest takie wszystko wolne jakby, nie? No wiadomo, bo skala robi swoje, ale no jednak to jest takie, no nudne, po prostu nudne. Nie umiem sobie przypomnieć takich naprawdę fajnych scen z... Które byłyby lepsze na przykład od walki, nie wiem, Kakashi kontra Kakuzu wręcz, taka dynamiczna, no to na pewno takiej walki nie zobaczymy. No, nie ma opcji.
No i to troszeczkę też bolało w jakby nie w late game'ie, tylko na końcu serii, że to już się stawało takie kosmiczne, ale o tym też mówiliśmy sobie. I tak, dobra, mówiliśmy sobie o tym wyglądzie. Popatrz, ona ma jedno oko żółte, drugie ma zielone i jest pokryta jakby czakrą całą, jakby pali się niebieskim płomieniem jakby czakry. Jest pokryta jakimiś takimi znakami czarnymi. No nie wiem, damy to wygląda pięknie. I bardzo wyróżnia się na tle tych bestii wszystkich, którzy mają jakby taką normalną, może nie normalną skórę. No to są po prostu duże zwierzęta, nie? Tak, tak. No i wiesz, one wszystkie coś oznacza. To jest kot, nie wiem, tanuki chyba to się nazywa, tak? Shukaku, chyba tak. To tanuki jest i wiesz, kurama, lis, giuki, ośmiornica i małpka i tak dalej, ślimak i tak dalej. No ma to oczywiście jak wszystko w Naruto praktycznie zastosowanie, że imię nawiązuje, mitologia japońska, wygląd, i wszystko, wszystko jest. Wszystko jest nawiązujące do czegoś. To rzeczywiście. No i tak, Matatabi jest taka jedyna w swoim rodzaju, można powiedzieć, bo ona nie jest takim zwykłym zwierzęciem na skalę większą, trochę zmodyfikowaną. Tak, chciałbym jakby wiedzieć więcej, dlaczego tak wygląda, w sensie, dlaczego jakby pali się tym niebieskim płomieniem, że jakby była przesączona tą czakrą, ale... Jej umiejętności polegają właśnie na używaniu ognia niebieskiego, więc może to po prostu, wiesz... No, wygląda jak właśnie jakaś kozacka forma. I wiesz czego mi brakuje? Wystałem zobaczył, że każdy z tych Jinjuriki ma formę taką jak Naruto. Wiesz, jak oni musiałoby wyglądać dobrze, kurczę. Z tą Matabi. Formę jak Naruto, o czym mówisz? Formę, na przykład Naruto ma Kurama Mode, rozumiesz, wiesz co? Aha, chodzi ci, że jest cały taki pomarańczowy, jakby tam slash żółty, tak? Ma taką jakby... No to nikomu w historii tego się nie udało osiągnąć. Jest Bee, ale on nie osiągnął tego tak zaawansowanie. On tylko jakby potrafił się zamienić. Nie umiem sobie przypomnieć, jak Bee jest w stanie użyć takiego właśnie... Takiego, nie ma tego. I ciekawe, wiem, dlaczego że może potrafi sobie, nie wiem, zrobić rękę nagle Gyukiego, jakiś ogon wyciągnąć z siebie. Potrafi się zamienić w tego kura. Tak samo Naruto prawdopodobnie też to potrafi, ale nie ma takiej potrzeby, jeżeli może być, wiesz, może być jakby swoją postacią i całą tą czakrę Kuramy posiadać. Po prostu jest jakby lepsza forma. Mi się wydaje, że to jest next level. I w sumie troszeczkę dziwne, że Killer Bee tego nie osiągnął. Nie na wiem, pewno były momenty, w których oni wyciągali sobie ogony ileś tam, nie? Tak, i tak, byli w stanie kontrolować. Killer Bee robił to swobodnie i to dawno, dawno nawet w walce z Minato, z tego co pamiętam, to było już. Jak wiesz, Minato walczył z przyszłym Raikage i z Bee. To już nawet wtedy potrafił tego używać. W sumie można trochę powiedzieć, że Roshi miał taki mode, bo on miał przecież ten, po prostu cały się pokrywał lawą, nie? A to był chyba Gekai, bo ja zrobiłem odcinek o tym, no to... tak, ale to... To umożliwia z mu. Z tego, co kojarzę, dzięki właśnie Son Goku. Tą lawę ma? Ale inni użytkownicy, na przykład Meiterumi ma lawę. No to już Gekai, ale wiesz, no to na przykład... Właśnie to jest zabawne w Garze, że on ma możliwość manipulacji piaskiem podwójnie, nie? Bo on ma i dzięki Shukaku... Dzięki i ojcu, równocześnie jakby ma dzięki matce, która go tam się nim opiekuje czy coś, nie? No, że jakby ojciec go, sobie ojciec miał tą technikę, tylko piasek był jakby żelazny. On miał akurat żelazny magnes. Piasek. Żelazny chyba magnes. Piasek. No możliwe, że magnesowy, możliwe. Tak. I on z jego pomocą używał sobie ten, tych całej manipulacji, a, nie? A, bo miał GK magnezu, tak? O to chodzi? Gara, nie wiem, czy nie mylimy teraz z trzecim Kazekage, bo trzeci Kazekage miał. Ja mówię o ojcu, o Rasie, o ojcu Gary. Bo wiem, że... On też miał manipulację i on tam złotym tym pyłem, czy coś takiego. Ale to też było Kakegenkai uwolnienie magnesu, nie? Możliwe, ale teraz nie jestem pewien. Okej. Gara tak samo ma podwójnie, bo ludzie się dziwili, jakim cudem, skoro stracił Shukaku, jakim cudem jest w stanie jeszcze kontrolować. Później to zostało ominięte w ten sposób, że no matka cię pilduje tam, także wiesz. No wielu ludzi w sumie nie ogarnia, że on dostał takiego nerfa porządnego. No Gara właśnie nie dostał za bardzo. Znaczy tak, akurat tak, w przypadku Gary ja nie odczułem w ogóle tego nerfa. On stracił tą gołniostą bestię, jakby się nic nie zmieniło. Znaczy on zniknął, znaczy też nie widzieliśmy w sumie za dużo. Widzieliśmy go na wojnie, ale tam w sumie przeciwko takiemu przeciwnikowi to zbyt dużo nie mógł poszaleć. A potem to on już nawet coś tam Madarzy zrobił, nie? W Boruto też się nie popisał kilka razy. No, zapieczętował go na 3 sekundy, a potem Madara ich wyśmiał, z tego co pamiętam. Ale no, pamiętam, że też jak Susanoo był Madara w tym, gdzie właśnie klepał wszystkich tam shinobi, to on go po prostu wziął, wiesz, tym piaskiem, wyciągnął z tego Susanoo, bo... No, jak Mangekyo odblokował Madara.
Tak, tak, no. tak. No i potem Naruto razem z Shurikenem i odpalił Rinnegana i go wchłonął. Albo jak tak badasowo też stał, jak Sasuke wbił na szczyt pięciu Kage i zaczął napierdzielać się z tym. No, ja to, Stano to też, to on ja sobie to stanął, jak to Gara, tak, ręce założone i tylko... Tak, to jest bardzo fajny jego ten styl, że on taki jest, stoi sobie pewny siebie, ręce założone, mina jakby, wiesz, nic nie ten. Tak, nic fajne... mnie nie rusza totalnie. No i to było, bardzo fajne było w walce z Lee. Że on się tak, wiesz, nagle się przeraził, jak on tak zwiększył tą prędkość swoją i wiesz, on nagle zaczął ruszać głową i próbować nadążać za jego ruchami. Fajne to było, no ale ta pierwsza seria i te walki, niektóre to naprawdę były zrobione cudownie. Tak. No. Matami, co ciężko o niej coś powiedzieć, no ja bym chciał zobaczyć jej więcej, chciałbym znać historię. No w ogóle ja bym chciał wiedzieć więcej o kimś niż Shukaku, Gyuki, Kurama, tylko znowu. To jest to, że możemy sobie rozmawiać, żebyśmy chcieli więcej wiedzieć. I prawdopodobnie nawet się to pojawi w Boruto. Nie zdziwiłbym się, jakby to się rozwinęło tam. No bo one, no. te ogoniaste bestie zawsze będą już żyć, nie? Znaczy, o Shukaku tak, był, ale no. w bardzo niemiłej formie. W sensie troszeczkę go opluli w takiej formie, że stał się taką maskotką malutką, którą Himawari się opiekuje i zamknęła go w jakimś czajniku. I się nim opiekuje i on jest takim już potulny bardzo. Ma ten swój charakter taki szaleńczy, ale jest bardziej takim miśkiem i on się zmniejszył dodatkowo. No, ale to z tego co tam... Taki... Dobra, może nie spoilerujmy, bo... No, to, taki... to akurat to powiedziałeś nie jest ani trochę ciekawe, więc... Tak, tak, taki odcinek spoilerem, chyba, ale... który raczej polecają omijać ludzie, to chyba kanon jest jakiś, no. Ale na przykład Kurama już nie jest tak źle przedstawiony, na przykład teraz najnowszy odcinek był, gdzie Kurama pokazuje swoje... I... No dobra, spoilerować. No nie, no tam chodzi mi o to, że być może zahaczą trochę o tych innych. Troszeczkę tak, no. Inne ogoniaste, no bo po prostu dżinczyriki się też zmienili, nie? Więc tak czy siak ktoś tam będzie jej miał i być może kiedyś zostaniemy. A widzimy, że Boruto bardzo lubi odgrzewać kotleta z tego, bo mamy Infinity Tsukuyomi, mamy drzewko, mamy ta, więc odgrzewają często, więc pewnie dżinczyriki tak się też się pokażą. W sumie dziwne, że do tej pory tego nie widzieliśmy po 200 odcinkach, że nie wiem, że Kara ich ściga czy coś, bo to jest w sumie też jakaś potężna moc. I bardzo jestem ciekaw, bo do tej pory nie przedstawiono nam, co się dzieje z nimi i teraz gdzie one są i tak dalej. No, na pewno istnieją. No nie wiem, nie pamiętam. Czy one są wolne, czy są Jinchuriki? Że one właśnie, czekaj. Wydaje mi się, że są wolne. Nie pamiętam końcówki. Wiem, że na pewno Naruto... Każdego z nich miał. Tak. Ale jak się stało, że nie pamiętam, czy to było w Boruto, czy w Naruto. Jeżeli w Boruto, to po prostu nie gadajmy o tym. Jak tylko... Shukaku stał się mały. Czy to było właśnie w Boruto? Powód? W sensie, to chyba nie będzie dla nikogo zaskoczenie. Powód jakoś czego? Śmierć jego? Śmierć kogo? No Shukaku, no bo jeżeli stał się mały, to prawdopodobnie chodziło o to, nie, że on zmniejszył się dowolnie. Oni potrafią ponoć, tak Boruto twierdzi, uniwersum tak się rozszerzyło, że bestie potrafią manipulować swoim wyglądem na tyle, że mogą się zmniejszać. I Shukaku zrobił to do takich rozmiarów dwóch dłoni wielkości, powiedzmy. Taka duża skarbonka. No dobra, no to ja tego nie wiedziałem. Powiedzmy, że są takimi Pokemonami, które w lasach sobie żyją. Możliwe, że tak jest teraz. I wtedy możemy... Nie, bo jak one mają tam po 100 metrów czy tam ile, no to trochę ciężko, żeby były na wolności, ale na 90% jestem pewny, że są na wolności. Znaczy, no pamiętam, że Sasuke chciał je zabić na sam koniec. Planetary Devastation im zrobił, te cztery były wszystkie kulki na górze i się walczyli, nie? No, ale już nie pamiętam, czy one zostały uwolnione. Uwolnione zostały. Jak zostały uwolnione, to pewnie nic z nimi nie jest po prostu i sobie gdzieś latają po świecie. Po prostu póki co nie wiemy. Tak, tak, no. No dobra, no to załóżmy, że po prostu tyle możemy powiedzieć o Matatabi, no bo nie ma za bardzo o czym mówić, nie? No co ona tam potrafiła? No strzelać nie. ogniami niebieskimi, to tyle. Nie możemy nic powiedzieć po prostu. No i co ciekawe, tak jak mówię, fajnie by było, jakby o kimś jeszcze pokazali, chociaż właśnie Fu/Chomei była w filerach pokazana tak dość obszernie, bo tam na kilka dobrych odcinków i akurat mi siadła jakoś tak, w sensie... Fu, czyli która to jest? Fu to jest z... Fu to jest taka Matami? Zielone włosy bodajże ma. I to jest ćma motyl, coś. Aha, czyli tam gdzieś jakiś Saiken albo Kouko, tak? Siódma, Chomei. Dobra, to może teraz Isobu. Czyli... Tak, i teraz idziemy do Isobu, no. Czyli jakby żółw, coś takiego i on był...
Gob troszeczkę też pokazano jego złapanie, czyli Deidara Yagura, z Tobim. No. Tak. Yagura go miał? Dobrze mówię. Yagura to nie jest Boruto? Mizukage. A. Tak, a. To był jego... Nie, bo czekaj, ma, patrz. On ma wnuka w Boruto, tylko czekaj. Tak. Chyba ale to był Yagura Kurotsu... Nie, inaczej. Kurde, ale mam... Czekaj, ja to zaraz sprawdzę. Wiesz, ale chodzi o... Dobrze, Yagura Karatachi. Dobrze, Yagura. Tak, wiem, że on ma tam wnuka, co jest dziwne, ale... Ale ten, ale ma, no. No i trochę nam zostało pokazane, rzeczywiście, ale w sensie jak ona była na wolności. Tak, on był na wolności i co ciekawe, jego pierwszym Jinjuriki była Rin. Jego pierwszym. Mm? To trochę dziwne, co? Naprawdę? Tak. To ja nie pamiętam tego, że pierwszym Jinjuriki, w sensie... Tak twierdzi Databook, tak twierdzi Databook. To jest żart. Jakim cudem? W sensie, to jest żart. O ile to mogłoby zostać teraz przez Boruto wyjaśnione, że się zmniejszył już sobie lato, to dobra, ale przecież to jest ogromne. W morzu był, nie? Bo to był jakby głęboko pod morzem i go Tobi znalazł z Deidarą. Wysadzili jakby ten, chodzili po wodzie, jakieś jeziorze czy tam morzu i no, bomby Deidara wrzucił i wtedy dopiero wyszedł z tego. To powiedzmy, że może, nie wiem, jakiś sen zapadł na 1000 lat i sobie leżał. Może no jeszcze chyba, jakoś no, dobra, tam. No on się akurat mógł ukryć, jeżeli nad morzem jest, pod morzem może się ukryć, ale... Dobra, ja zapomniałem, no to tak, no to mógł. Ale no i tak zabawne, że wiesz, po 1000 lat dopiero, tymczasem wszyscy inni mieli już Jinjuriki. Ty, wiesz co jeszcze jest ciekawe? Rin była pierwszym Jinjuriki, przecież, a no. Potem nagle ten Izobu znalazł się w morzu ukryty. To znaczy... Przecież po śmierci Rin dopiero znaleźli go. Nie jest chyba Yagura. Powiedziane, Yagura, ile czasu się regeneruje to Jinchuriki, bo to jest po prostu czakra, nie? Ale no to jest uzasadnione tym, że jak Kakashi zabił Rin, no to zabił go razem z bestią, czyli bestia no jakby umarła też. I dopiero tak. Za lata się odrodziła od nowa, nie? Odrodził się, tak. Jakiś, tak, więc możliwe, że był w wodzie po prostu. Nanju. Tak. A więc to tak, tylko że nie wiadomo właśnie po jakim czasie to się odradza chyba, nie? Z tego co kojarzę. Nie ma takiej informacji raczej. No właśnie, no więc to było uzasadnione i nawet okej, okay, tylko że znowu, nie było kontroli w przypadku Yagury z tego co pamiętam, on po prostu się zmienił w tego szaleńca, on ale chyba go nie kontrolował w tą czerwoną taką bestię, nie? W sensie wiesz co chodzi. W sumie ciężko powiedzieć, on się chyba zamienił samoistnie. Samoistnie się zmienił, ale to chyba nie była taka pełna kontrola? Tak. I się odmienił, to ciekawe, to ciekawe. Też nie wiemy w sumie, mamy tak powiedziane jasno, nie mamy nic powiedziane. Widzieliśmy jakby tę bestię jego, wyglądało to jakby był taki szaleńczy, jakby nie mógł mówić, tak. A tak dalej. Ale czy ją kontrolował, czy mógł, był świadomy, to tego nie możemy wiedzieć. W ogóle możemy wnioskować sobie, że... Filler, I guess? On w sumie w miarę krótko był tym Jinjuriki, nie? Tak, stosunkowo. Tak. W sensie on był kontrolowany przez większy czas. No. I Sobu jest bardzo, bardzo słabo przedstawiony. W sensie pomimo tego, że wiesz, tam była ta walka. To tą samą historię Deidary. Mam. Tą samą ludzką historię mam. To nie, w sumie nie Deidara, tylko Tobi, bo Deidara zostawił tą bestię i powiedział, że to jest robota Tobiego. Ale teraz mi świta w sumie, że potem była znowu cięcie i Deidara powiedział, że wszystko musi robić sam. Albo, kurczę, teraz nie pamiętam. Czy to Tobi po prostu powiedział, że jest taki silny i go pokonał? Ciężko powiedzieć teraz. A nie pamiętam. W każdym razie. Nie? 15 sekund sceny. To i tak jest mało znaczące, bo oczywiście no to jest, mało po prostu wiadomo. To jest ta nie, sama nie? historia, co z Dwugogoniastym. Robili, znaleźli go, cięcie, tak. Pokazano, jak bestia jest pokonana. I troszeczkę, w sumie troszeczkę dziwne, że cała bestia tak potężna została pokonana przez Deidarę i Tobiego. Jakby Tobi no, to okej. Okay. Ja o tym mówię, że. To w taki, wiesz, jakby bez jakiś łatwy sposób, wiesz, Deidara się strasznie męczył z Garą, wiesz, samym Garą, jakby nie w trybie bestii ani nic, nie? I no. Teraz nagle wygrywa na Trójogoniastego, który jest w pełni rozumny, jakby wie co robić najlepiej, żeby siebie kontrolować, bądźmy szczerzy. Tak, jest, czyli jest bardzo tego, silny. Z tego chyba było, zostało powiedziane, że Ogoniaste są też silniejsze, jeśli mają Jinchuriki. No, ale no w każdym razie to jednak jest i tak potężna moc, nie? Tak, a ale oni się jakby nie zmęczyli nawet. Tak. To mnie ciekawi. Że tu w sumie tylko prawdziwa moc została przekazana, pokazana nam w stosunku do Bi i Kuramy tak naprawdę.
A reszta to naprawdę została pluta w stosunku do tak, siły. Tak, no i mówię, że te ogoniaste bestie, jak sobie spojrzysz później już po tym wszystkim, co widziałeś, to one nie robią wrażenia, oprócz właśnie Gyukiego i Kuramy, nie? No, żadnego wrażenia nie robią. Ale ten, jeszcze o Isobu, w sumie no to bardziej o Jagurze. Oprócz tej jednej walki widzieliśmy tylko z Edo Tensei. I ja znowu, to jest to, co było w przypadku wielu już postaci w Naruto, czyli jak nie poczytasz, to się nie dowiesz, albo no chyba, że jakimś cudem zapamiętałeś tą jedną rzecz. Wiesz, co okazuje... Mnie śmieszyło, że no. Na wojnie nagle się obudzili z tymi Jinjuriki, tak jak tak. Z niektórymi rzeczami i nagle co odcinek nawalali nam pioseneczką, żebyśmy zapamiętali, tak. Jak się nazywają. I taka muzyka była bajkowa ta. Czekaj, bo wiesz, co zrobiłem? Tą myszkę wpierdoliłem w tą herbatę wylaną. I się zamoczyła cała, bo się zmuliłem, kurwa. Masakra. Ale dobra, ona jest porządna. Więc jakaś shinobi się nazywa w ogóle ta myszka. No i to właśnie rozwalało, że nagle właśnie tak się obudzili, o kurde, my też bestie mamy, przydałoby się, żebyśmy je poznali. No i wiesz, i ta muzyczka co odcinek była denerwująca po opinii, która zabierała tam 2 minuty. Tą muzykę. Lubię, no spoko, była mnie to troszkę drażniło, jak co tydzień usłyszałem i zabierała mi 2 minuty z 25 plus minus ending, minus opening i plus jeszcze retrospekcje. Okazywało się, że 12 minut nowej historii, masz 20 minut nowej historii, do tego zaraz za 3 tygodnie filery na 3 miesiące. No i weź sobie oglądaj Naruto. I to naprawdę dla mnie to tak wyprowadzało. Ale podczas Edo Tensei no, pokazali, że Jagura dzięki właśnie Isobu jest w stanie tworzyć koralowce przy po prostu ataku, nie? Jeżeli trafisz, było tak, że w Naruto trafił w plecy i po prostu koralowiec mu wyrósł i unieruchomił go. Unieruchomił, ograniczył jego mobilność, nie? Znaczy nie musi ruszać, ja to chyba dzisiaj oglądałem, wiesz, że jestem głupi i oglądam to. Tak. To oglądałem dzisiaj walkę tobie, no to unieruchomił go i Gai przyszedł, uratował go wtedy. Tak. I jakby rozwalił go te kopniakiem tego koralowca i dopiero zaczął się ruszać. To w formie Kyubiego go zatrzymał. Tak. Więc bo tam, całkiem mocno. Było pokazane, że wiesz, jest ta 7 Jinchuriki versus 2 Jinchuriki i na początku mieli problemy, ale wiadomo, że to nie ma czego się spodziewać, oni i tak wszystkich się rozwalą. Tak. Działa w Naruto, nie? To połączona siła, chociaż wiesz, to z drugiej strony było 7 ogoniastych bestii, jeszcze wszyscy mieli Rinnegana, więc widzieli wszystko. Coś tu nie pasuje z tym, z tą ich siłą, potężną czakrą. Ojoj, z Rinneganem i z Sharinganem. Ojoj, jeszcze jakby oni Kamui mogli używać, to by było piękne. O nie, to by było za mocne. No i tak to było za mocne na papierze, tak czy inaczej, nie? Ale tak. Pokazano nam na papierze, jakie to jest mocne, ale jednak okazuje się, że lipa. I siła przyjaźni zawsze wygra, także nie ma problemu tutaj. Tak, złapali się za rączkę. Tak. Wygrali. No. I no, to fajne to było, że mieli jakieś problemy. No tylko, że to jest standardowy schemat. Hej, mamy problemy. Wow, ale ja już wiem, jak ich pokonać. Robimy to, wygrywamy. To jest... No to w sumie... Można opisać w ten sposób bardzo dużą walk. Mówimy w sumie o akcji, w której zamieszany jest w dużym stopniu 4-ogoniasty, czyli Son Goku. Taki pstryczek chyba w Dragon Balla, mi się wydaje, tak mi się przynajmniej wydawało, bo to Son Goku chyba pewnie znaczy jakaś małpa po japońsku czy coś takiego. Tak, bo tak samo znaczy... z Goku jest, nie? W sensie on jest taką małpką z jakby narodowości. Hiroshi to też jest taki, ale to jest, to nie pamiętam, to mędrze? Nie pamiętam. W każdym razie to też jest uzasadnione. W sensie i Dragon Ball i Naruto robi to samo, czyli bierzesz z jakiegoś tam folkloru czy czegoś nazwy, które mają jakieś znaczenie i w sumie te postacie odzwierciedlają. No, Dragon Ball to w ogóle, nie? Wiesz, jedzenie, Gohan to chyba obiad, czy tam śniadanie i tak Vegeta to wiadomo i lecę sobie. No i także, chcesz pogadać teraz o Son Goku, jak rozumiem. Tak. No i Son Goku wydawał mi się, słuchaj, najbardziej podobny mi się wydaje do tego Shukaku, nie? Jakby z charakteru, w sensie... przynajmniej tak się na początku przedstawił, taki wściekły, taki rozszalały bardzo. No. Ale taki w sumie charakter pasuje do takiej małpki po prostu. Tak, tylko że on był taki wściekły, ale jednak przyjazny od samego początku, tylko że też z drugiej strony został nam pokazany bardzo późno. W sensie on już nam pokazał, jak wszyscy byli, Naruto, jesteś tym jedynym, nie? To tak, już o tyle w tym momencie. Lat, nagle wiesz, Naruto, nie no, spoko, żółwik Naruto. Ta, wiesz, na początku to była bardzo szybko zmiana, bo tu nie było czasu.
I tak to niestety jest, jak robi się to na ostatnią chwilę, że on przyszedł do tego żołądka. Son Goku był wkurzony, że ludziom nie można ufać, jesteście tragiczni, nienawidzę ludzi, nawet nie znasz imienia Kuramy. Wiesz, a zaraz Naruto powiedział coś do niego miłego, a on jeszcze nikt nigdy mnie nie przeprosił. To też dzisiaj widziałem. Wiesz, mówi do niego, że nigdy jeszcze w życiu go nikt nie przeprosił. To trochę też jakby 1000 lat nie spotkał człowieka, na przykład, nie wiem, Jujuriki swojego, który znał jego imię, przynajmniej tak twierdzi. Takie, no cóż. Jakby nie pasujące trochę, ale wiesz, taka szybka zmiana i nagle, tak. O, przeprosiłeś mnie, Naruto, Żółwik, my tu jesteśmy koledzy teraz. 1000 lat nie widziałem takiego człowieka jak ty. Tak. Jak Son Goku był w ogóle nie przedstawiony, tak po prostu podobał mi się z wyglądu. Bardzo spoko, taki no, wielki, potężny goryl czerwony. Wygląda jak siła. Tak, wygląda jak siła, tak. Tak znowu identyczny schemat w przypadku Roshiego. Ja nie pamiętam tego, kto go pokonał? Kisame. Było trochę skrawek walki było, ale oczywiście znowu nie cała, tylko po prostu coś się zaczęło się dziać, tak, kawałek walki. Znowu. Cięcie i już go trzyma na tam chyba samochadzie czy na ramieniu, nie pamiętam. I no, sobie idzie na samochadzie, no, tak. I tak jeszcze tylko wspomnieli, że uważajmy, żeby go nie zabić. Tak, i tak. No tak w ogóle kompletne oplucie, takie weź. No, nie przesadzajmy ze swoją niesamowitą siłą, bo jeszcze go zabijemy. Czuj to oplucie no jutsu, nie? I bardzo mnie to bolało, bo moim zdaniem z tych wszystkich, wiesz, nie licząc do tego, że Kurama, Gyuki, Shukaku, czyli Gaara, Killer i Naruto byli najbardziej rozbudowani, to dla mnie Son Goku był najlepszy. W sensie Son Goku i Roshi jakby najbardziej mi się podobali. W sensie po pierwsze lubię czerwony, po drugie lubię takie ogień i techniki właśnie coś, ale ogień. I to było naprawdę takie, no fajnie przedstawione moim zdaniem. Ten, ta lawowa można powiedzieć... technika, gdzie on się pokrył całą lawą i w ogóle wystarczy, że przejdzie koło kogoś, to już go parzy i zadaje obrażenia, mimo tego, że go nawet nie trafił. To tak abstrahując do tego, że nie można do tego nawet podejść, to Naruto, wiesz, na końcu było takie coś, że Kaguya przynosi wszystkich do jądra ziemi i już wszyscy byli spoko. Nawet centymetr od tej lawy, nic im się nie dzieje. No to tak abstrahując od tej logiki troszeczkę. Tak to działa, no. No i to mnie chyba najbardziej rozbolało, że Roshi został kompletnie opluty. Nie tak jak Han, który jest następny, ale zaraz. A napisał ci, że to był Itachi. Nie dało się. Itachi tam nie miał nic do gadania, po prostu Kisame go tam, pamiętam, że zrobił potężną falę, co i tak jest zabawne, w sensie no jakby go nawalał cały czas wodą, to spoko, nie? Ale z drugiej strony no on miał taką temperaturę, że prawdopodobnie ta woda by, przynajmniej ta część wody by wyparowała pewnie, nie? No to tu, a power scaling poszedł troszeczkę złą stronę, w sensie mi się wydaje. No najpierw pokazano, że te bestie są takie silne, w pierwszej serii pokazano nam Shukaku, który jest bronią, która niszczy wioskę całą. I tak. Orochimaru 100% to wierzy. Jest bardzo, bardzo ciężka ta walka cała z dwóch Jinjuriki. No i nagle się okazuje, że pojedynczy członek Akatsuki rozwala taką bestię. Tak, ona pstryknięcie palca i musi nie przesadzać ze swoją ogromną siłą. Tak. A potem dostają w pierdol od jakiegoś Jonina typu Gai. No, Gai jest potężny, ale wiesz. No tak. Ale da się ich pokonać. A to są ogoniaste bestie. Ale tylko, że wiesz, nie mówimy tu o Gaju, który ma, wiesz, 8 bram otwartych, tylko tam mniej i jest w stanie coś tam też zrobić, nie? No powiedzmy Hidan nawet, że wygrywa na gojastą bestię troszeczkę. Tak, no Hidan, bez przesady, w sensie, no wiadomo, że wystarczy jej krew, nie? To wystarczy, żeby wygrać już. No ale rzeczywiście. To co, to jeżeli chodzi o Roshiego... To naprawdę Suiton oplucie no jutsu było potężne i tak jak mówisz, to jest kolejny ten przypadek i takie pójście w ostre walenie złe skalowanie mocy, było, gdzie no, wszyscy już przestają coś znaczyć, nie? Nie, on poświęcił, Kishimoto poświęcił całą historię tym Akatsuki, on naprawdę się w nich zakochał. W sensie wszystko było pod nich robione. Orochimaru poszedł w odstawkę. Wszyscy jakby antagoniści poszli w odstawkę. Widzieliśmy od początku do końca tylko Akatsuki. No i teraz efektem tego jest, że uwielbiamy Akatsuki i praktycznie nic z tego pewnie nie przebije. Ale no tak. Coś za coś, zawsze coś za coś. No ale wiesz, żeby jeszcze ostudzić tutaj ludzi, my nie mówimy, że na przykład Kisame nie dałby mu rady. No ja uważam, żeby dałby pewnie, nie? Nie ma tutaj najmniejszego ale zostało to tak pokazane jakby...
On nie stanowi o problemu żadnego. Po prostu tak, formalność. On musiał się go powstrzymywać. O, dobra, to teraz kurwa rzucam go pokebolem i elo. To nie właśnie tak było to przedstawione. A to wiesz, powinna być jakaś, wiesz, potężna walka, niszczone lasy, bo to jest ogólnie ta bestia, która ma ogromne ilości czakry. No w sumie Kisame też ma. Kisame w sumie jest nazywaną ogoniastą bestią, nie? Kisame jest nazywaną zerową, jakby zero ogoniasta bestia. Ogoniasta bestia bez ogona, coś takiego. Tak. Bo akurat ta postać z czakrą i z jej mocą jest akurat potężna. Ale no nadal, ten power scaling wygląda troszeczkę dziwacznie. I no główny problem jest tego, że nie pokazano nam tego, a... Tak, no bo wiesz, znowu można rzucać argumentem typu, a bo woda jest mocna na ogień. No jasne, no ja mówię, nie twierdzę, że on go by nie pokonał, tylko jak bardzo było to oplute, że to było tak proste, banalne, że on się nawet nie zmęczył i mówi, no wiesz, to musiałem uważać, że go tam nie zabić, nie? No, uff, prawie go zabiłem. Dobrze, tak. że odpowiem tylko 10% swojej siły. Tak. tak to mogliśmy troszeczkę odczuć. No dobra, pogadaliśmy o Son Goku. To by się podobał. Mi jakoś niespecjalnie aż tak bardzo. Ja w sumie może ale mi Han podpasował. Szczęście jego wygląd. Ja zawsze lubię tych zamaskowanych. I to jest zabawne, bo Han i Kokuo to jest najmniej znane Jinchuriki. Kokuo to takie jakby, nie wiem, to kucyk jest, kurwa, co to jest? Jakiś pseudokoń. To jest coś koń, no. No to, wiesz, on używał pary, co mogło go tam przyspieszyć szybko na przykład i tak dalej, nie? Albo te Kokuo miał rogi, którym mógł dźgać i jak był potężny, to coś tam mógł robić, rzeczywiście. A nie wiemy, kto go zabił, nie? Nie wiemy, kto go złapał. Nie wiemy, kto go chyba złapał. Nie było żadnej walki z Hanem. Han się po prostu pojawił bodajże na wojnie. Nawet w filerach nawet go nie widzieliśmy. Takie mam wrażenie. Ale z najszybkości włączę wiki. I on pokazany został w 205 epizodzie Naruto Shippuden, więc już chyba wojna była. Więc... Shippudenie? Ja mam Kokuo pokazane, że 165 odcinek. Shippuden. No to bestia mogła być, ale no, Han był pokazany później, nie? No i to jest po prostu zabawne. I właśnie tego mówię, że wcale się nie dziwię, że jako w tej mojej wyrzucance wypadł jako pierwszy, no bo po prostu... Widzisz, może ci się spodobać jego wygląd, ale nie jesteś w stanie powiedzieć chyba o nim nic. No, nic a nic, bo po prostu musiałbym wymyślać, no po prostu. Ja nie wiem, czy on się w ogóle odzywał. Pewnie tak, ale... przedstawił się co najwyżej jakiś Hon. I to było chyba jego full wszystko, co widzieliśmy. Jak właśnie Pokemony, każdy ma swoje, to Kokuo powiem, Kokuo, Hon. No. Tak. I tyle go było. Ty nawet widzę, jakaś historia jest na tym. A to już nie będziemy chyba czytać. Nie, to nie będzie żadna historia. Bo to, że zostało coś powiedziane tam, wiesz... Nie możemy o to powiedzieć. Że no ja tam trochę się przygotowałem, oglądałem odcinek, spisałem sobie, co dana bestia robi, żeby tam nie powalić i tak dalej. Tylko, że to też jest fajna perspektywa zobaczenia, wiesz, nie przygotowania się tak bardzo, żeby zobaczyć, jak mocno zostało niewykorzystane to wszystko, co zaczęli, nie? To tak samo było właśnie spina ostatnio w moim odcinku, jak robiłem najsłabsze postacie w Naruto. Wczoraj chyba nawet. Znaczy, dobra, tak, no. Wczoraj. No dla nich przedwczoraj, dla nas wczoraj. Tak, w niedzielę. I tam wrzuciłem na sam początek Mistrzowie Miecza, że ludzie bardzo, bardzo się zagotowali, że jak to Mistrzowie Miecza? Dziesiąte miejsce dałeś Mistrzowie Miecza, tak? Tak, tylko że ja nie mówiłem tam, że wszyscy, po prostu, że cała organizacja i ktoś mówi, o to, że zostali przedstawieni opluci, to nic nie znaczy. Ja mówię, no dobrze, ale to wcale nie znaczyło, że oni byli jacyś mocni. Mówiłem tam, że tam część oczywiście Mistrzów Miecza to był taki przeciętny Jonin, co było potwierdzeniem, bo przecież Zabuza z Kakashim przegrał. Zabuza dał się podejść też Naruto Sasuke chociażby tym młodym geninom i ktoś mi zaraz powie, no dobra, ale Kakashi to jest pro Elo kozak. Jasne, ale nie na początku Naruto. On nie był takim kozakiem na początku Boruto. Naruto. Tak samo jak mówiłem wiele razy. Seria w sumie pierwsza swoimi prawami się rządzi troszeczkę, ale... a ci Mistrzowie Miecza znikli po prostu z powierzchni ziemi. Tak. I czekaj, bo jeszcze dokończę w ramach takich wyjaśnień, jak zaczynaliście ten podcast, tak właśnie robiliśmy, teraz to poszliśmy w ogóle w inną stronę, ale co tam.
No to pierwsza rzecz, że Kakashi wtedy nie był taki OP. Druga rzecz, to co ja już mówiłem nieraz, że ten power scaling w Naruto jest strasznie... Boże, to są takie hopki, że czasami miałem wrażenie, że Genin z filerów, czy tam slash wspomnień Kakashiego jako dosłownie typa, co dopiero się nauczył Raikiri, jest mocniejszy niż ten Kakashi z początku Naruto, gdzie był Joninem z Sharinganem, nie? Więc tak to zostaje przedstawione w Naruto. W sumie tak nie ma tragedii w porównaniu do tego, do innych, jakby tam oglądałem praktycznie wszystkie tasiemce, jakie się da. Powiedziałbym to w sumie Hunter x Hunter ma spoko power scaling, a reszta to jest tragedia istna. Może no tak, nie ma co się dziwić, nie będę tu narzekał, nie? Tak jak wiele razy mówiliśmy, to nie ma co się dziwić, to jest tak długie i tak rozbudowane i na przestrzeni wielu, wielu lat, dziesiątek nawet, można czasami powiedzieć. Bardzo, to jest bardzo rozbudowane, no i ciężko tego dopilnować, ten power scaling. No tak jak mówiliśmy, jedna osoba, która wymyśla XXX rzeczy na przestrzeni 15-20 lat, a potem jakby ciężko się trzymać i połączyć to w całość. I tak nie wyszło to takie źle, ale na pewno to nie jest zrobione idealnie i ci mistrzowie miecza sobie poszli. Tak, no i jeszcze jak dokończę w ramach takiej, wiesz, krótkiej anegdotki i wytłumaczenia, że ludzie tam mówią, a ale tam na jako Edo Tensei zostaje wskrzeszeni, oni przecież robili masakry. Tak, na randomach to jest raz. Druga sprawa to jest taka, że to byli najsilniejsi, którzy w tamtym momencie mogli żyć, że tak powiem, nie licząc na przykład Kisame i tak dalej, których mógł wskrzesić Tobi, ten Kabuto, więc ich chyba było 7, ale to byli ci martwi, których Might Guy, nie Might Guy, tylko no ten ojciec Gaja rozwalił. A, no tak, tak, tak. W sensie chodzi o to, że on wziął najsilniejszych, których mógł w tamtym momencie, tych mistrzów, nie? No tam kilka pokoleń było, no. Tak, tak. I tak przecież ich wszystkich porozwalali Jonini, nie? Nikt prócz randomów tam nie zginął oczywiście. I tak samo... tak samo jeszcze trzeba pamiętać, że prócz tych, którzy zostali wskrzeszeni, byli jeszcze tacy, którzy nie zostali wskrzeszeni i o nich kompletnie nic nie wiemy, więc to nie tak, że mistrzowie miecza byli po prostu totalnymi leszczami, bo nie, ogólnie rzecz biorąc mistrzów miecza to tam bardzo duży procent to jest po prostu Kisame i tyle. A reszta to jest taka, no coraz niżej, aż okazuje się, że o niektórych kompletnie nic nie wiemy, nie wiemy nawet jak się nazywają, jakie mają techniki, nic, no i wszystkich rozwalili Jonini, pomimo tego, że oni już mieli, wiesz, nieskończoną czakrę, nie mogli sobie po prostu umrzeć i tak dalej, to zostali rozwaleni przez tam Kakashiego, przez Omojego i powiecie, o to są mocne przecież postaci, no tak. Bo trzeba było jakoś pokazać, że hej, baby, tutaj tych mistrzów miecza, o których mówiliśmy na początku, po czym... Na wojnie do wielu rzeczy wrócili, żeby sobie przypomnieć, że gdzieś tam taka okazja była, że aj, gdzieś kiedyś tam było, to było i to dużo tych rzeczy przypomnieli nam. Ale ja z czystym sumieniem wrzuciłem tych mistrzów tam na 10 miejsce, chociaż wiem, że mogłem wziąć kurynaj. Ale co to było? W sensie, muszę dopytać, 10, jakby myślałem, że to 10 postaci, która jest najsłabszych w uniwersum. Znaczy po prostu dałeś, to było 10 postaci, ale ich jako grupa dałeś, tak? Tak, tak. No tak samo wziąłem na przykład Team Konohamaru jako grupa. Jako najsłabsi, których widzieliśmy w serii ogólnie? Nie licząc oczywiście randomów takich totalnych, nie? W sensie, których nawet imienia nie znamy. Nie licząc Oboro, nie licząc jakichś Kintsuchi i tak dalej. Chodzi mi o taki... Znamy ich, ale są średni, tak? Tak, tak. Tam między innymi była, nie wiem, właśnie ten Hinata z pierwszej serii, Sakura z pierwszej serii. Pod kontrowersję to sam bym wrzucił tych mistrzów. Nawet już nie chodzi o kontrowersję, to jest po prostu fakt. Ludzie bardzo przeceniają Zabudzę, bo fajną miał historię, ale on nie był wcale jakoś taki zajebisty. No to pierwsza seria była. Mi się wydaje, że tam ciężko jakby porównywać do Shippudena, gdzie tak samo. Tak, jasne, ale chodzi o ogólną moc, to wiesz, jak spojrzysz na wszystko z perspektywy człowieka, który obejrzał i pierwszą i drugą serię, no to tam o Zabuzie za dużo nie powiesz. No. Tak to jest. To taka była mała dygresja, odejście od tematu standardowo i byliśmy przy Kukuo / Han i powiedzieliśmy, byliśmy i to w sumie możemy lecieć dalej, bo to co możemy zrobić więcej. Nie tak naprawdę mogliśmy skipnąć, tak powiedzieć. Kukuo, Han, nic nie wiemy, do widzenia, kolejna postać, no bo tak jest po prostu. O teraz w sumie jeszcze gorsza postać, w sumie przynajmniej ja jej nie lubię. W sumie taka Saiken, po prostu obrzydliwa, w sensie no Saiken, taki ślimak uciekający. Znaczy tak, bestia jest obrzydliwa, Utakata
te bąbelki takie, te filery obejrzałem i tak, nawet tak, całkiem, tak. Całkiem mi siadło. Nie powiem, no. Że to było zajebiste, najlepsze na świecie, ale była taka historia całkiem okej. Tak, akurat tutaj nie możemy zbytnio się dopluć do postaci siły i tak dalej, bo Pain sam przyszedł sobie i to ze swoimi wszystkimi ziomkami, ze wszystkimi ścieżkami, więc tutaj jakby ciężko o cokolwiek. Ale jeśli widać podobnie, przyszedł All Might Push. Ale to akurat to zrozumiem, to można zrozumieć. Znaczy, była pokazana walka? Nie, tylko... Czy początek to, i koniec, już mamy go. Retrospekcję, że on przy rzece sobie siedział i patrzy sobie do tyłu i tam Pain sobie stoi przy drzewku, się opierał oczywiście badasowo. I pamiętam, co tam siema. I wiesz, on się tam, on ucieka, zamienia się w bestię, czyli też miał kontrolę nad nią. I wiesz, i od jakiejś tam All Might Push na połowę lasu rozwalił Pain. I to tyle, i się skończyło. Tylko takie coś było. I prawdopodobnie cięcie, że zabił go na hita. To trochę, troszeczkę gdzieś dziwne, że jaka jest bardzo różnica między siłą Kuramy, a na przykład już, powiedzmy, jest powiedziane, że możliwe jest, bo nie jest tak powiedziane na 100%, ale od najsłabszego do najsilniejszego, nie? Czy więcej ogonów, tym więcej postać posiada czakry lub jest silniejsza. Jest to są tylko takie domysły w sumie, nie powiedziane nie nam wprost. Tak. Mamy sześcioogoniastego, I popatrz, jak Pain jest niszczony kilkoma ogonami w walce z Naruto. Jest niszczony. I to w bardzo poważnej walce. A nagle sześciogoniastym na hita ma. Sześciogoniastego ma na hita. Tylko że ogony nie mają nic znaczenia. W sensie forma, jeżeli Naruto na przykład ma dwa ogony, no to wiesz, jak się zamienia w tego czerwoną bestię, nie? No to trzy ogony są silniejsze. Cztery ogony to już jest silniejsze. No tak, chodzi o to, że... Chodzi ci było ogony do tak. siły, tak? W top sensie... 1 jest Kurama, top 2 jest Gyuki i cała reszta nie wiadomo. Jest powiedziane, że to nie zależy od ogonów, siła, czy ja ale takie coś, że bestie... pierwszy jest Kurama, drugi jest Gyuki, reszta nie wiadomo. Kurama tak chyba twierdził, wiesz, że chodzi o ogony. Bo chyba Gyuki albo Shukaku. Taki był dialog między nimi. No Shikaku się sparł z Kuramą, nie? I on się powiedział, Shukaku, ty dalej wierzysz, że ogony oznaczają, wiesz, ilość siły i tak dalej. Więc nawet jeśli wziąć, że Kurama jest, wiesz, najsilniejszy, na pewno no to może być tak, że dwie dziewiąte jego mocy jest większe niż cały Saiken. Co ciekawe, mędrzec? Tak, mędrzec. No. Mędrzec sześciu ścieżek podzielił czakrę na równe części. Tak. Ale trwał. Coś mu nie pytasz. Coś tam się przelało chyba za dużo w tą stronę. Jedli czakrę, więc się wzmacniali, nie? Też możliwe. Bardzo szkoda, że nie zobaczyliśmy, jak oni dorastali. No, to jest ciekawe. A to jest też bardzo dziwne troszeczkę, nie wiem. Jest dziesięciogoniasty, tak? Dziesięciogoniasty potwór, bestia. On podzielił tą czakrę. To brzmi jak legenda z jakiegoś, wiesz. I to jest niby mitologia, mitologia Shippudena, mitologia Naruto. I to jest jakby real talk. W sensie, naprawdę tak było. Dziesiątogoniasta bestia. I podzielił je na zwierzątka nagle, uformowały się te bestie z czakry i one mają swoje charaktery i były malutkie, nie? Dorastały. Atomówki. One sobie rosły sobie z czasem. No, to takie atomówki troszeczkę. Tak. I co ciekawe, właśnie one rosły jakby normalne organizmy. Troszeczkę chciałem zobaczyć, o co chodzi. Jestem ciekaw właśnie, to ciekawa mnie ta scena, w których oni są dziećmi. Bestie są dziećmi i oni dorastają. Czyli więc jeżeli dorastają, to znaczy też, że mogą umrzeć ze starości. Że jakby coraz starsze są. Też tak to jakby na logikę też to powinno tak działać. Dziwne. W sensie też chciałbym zobaczyć, na logikę w jaki sposób i to tak, działa. Ale z drugiej strony właśnie widzisz, to coś zabicie nie powoduje, że ona znika na zawsze, nie? W sensie może było nie wiem, tak. Rozproszenie czakry w jakiś sposób, albo wchłonięcie jej, nie wiem, zapieczętowanie, tak, coś takiego, to oznacza śmierć bardziej. Ale wiesz co, zdaje mi się, że może by być tak, nawet jeżeli by oni umarli ze starości, no to i tak się odrodzą jakby, nie? Więc być może to odrodzenie trwało znowu od małego, nie? Więc powiedzmy, żyją 100 lat, umierają, odrodzają się jako mali i znowu 100 lat i tak nie? Fajnie jakby coś tam powiedziano, bo to w sumie jest bardzo ważna część historii całego uniwersum. Szkoda, że zobaczyliśmy tylko jedną scenę dwusekundową, jak Kurama łezkę sobie uronił, co było fajne i to tyle. I koniec historii, szkoda. Bo to jest fajna, ta mitologia jakby, mitologia w mitologii. Nie podoba mi się to, ale nie zobaczyliśmy tego niestety. Jesteśmy przy Saikenie, tak? Tak, jesteśmy przy Saikenie, Utakata, żrący kwas, tworzy bańki. Nie wiem. Ja, czyli, tak jak mówię, on miał całkiem spoko historię. Pamiętam z jakąś tam dziewczyną,
Też no. Chyba Naruto się spotkał, to było takie filerowe. Tak, tak. Chyba. Fajnie, to no. Akurat jeden z takich tych lepszych, mi się wydaje, których brakowało w sumie. Fajnie by było, jakby te wszystkie te bestie przedstawione, przynajmniej w filerach, nie? Okiem studia. Tak. Wiadomo, że ale żadnego tak wpływu wiesz, nie ma na to Kishimoto. Bo to niekoniecznie nie muszą mieć historię, o, jesteśmy dobrzy, miłość tam, coś tam, nie? Bo, bo mówię, z tego co pamiętam, fajna była historia, ale fajnie, że było cokolwiek. Czy poza wiemy też, to siema, właśnie, rozwalamy was. To jest ciekawy przypadek, bo to chyba jest jedyny, w którym on się miesza do głównej fabuły, a wiemy, że filery nie mogą ingerować i w żaden sposób nie ingerują, nie mogą rozszerzać głównej fabuły. Mogą to robić kanony, bo Kishimoto lub twórca, wcześniejszy Kodachi chyba, czy nie wiem, czy to rysownik, czy to jest były już ten mangaka, jakby mają wgląd i mogą decydować, co może być, co nie może być. No to filery już nie, to jest po prostu studio. Robi jakiegoś reżysera przydzielają, no to wiesz, ty będziesz robił tego. Ten arc filerowy lub ten robisz, robi ten odcinek, reżyserował. No i pisze po prostu bez względu na to, co Kishimoto myśli. Nie? I to jest takie być coś. Być może historia tak siadła, że uznajesz, że dobra, to... Wiesz, dlatego też nie mogli na przykład rozszerzyć walki. Na przykład Hidan kontra, wiesz, dwóch miasta. Tam już zapomniałem oczywiście. Jakby nie mogli zrobić, że filery, teraz trzy odcinki filerów i potem ten, bo to już byłoby rozszerzenie głównej fabuły. I ten przypadek Saikena i Utakaty to jest chyba taki jedyny, w którym mocno jakby wparli to do głównej tak, fabuły. W sensie nie wiem jak było jeszcze z Fu i Choumei, w sensie ona też tam poznała Naruto, poznała Garę. Nie pamiętam czy oni reagowali jakkolwiek na to, bo to chyba też było w filerach, że wydaje ona mi się, była. Że jakiekolwiek reakcje były tylko z... Z Mizukage, zapomniałem już ma na imię, Jagurą, że on jest taki malutki i tak dalej, no i interakcja z Utakatą i to tyle. I potem po prostu łapkę sobie każdy dał na siebie Być i tyle może. Było z interakcji między nimi wszystkimi. No, no ale co do właśnie Saikena i ten, no i to mówię, fajna historia, znowu skończona potencjał. Tak jak poprzednicy, czyli siema, rozwalamy cię, koniec, cięcie, nic nie ma. I tak druga to w Madze sprawa... po prostu wyglądało, jak Kishimoto tak zadecydował, że tak. Nie będzie tego rysował i nie będzie robił osobnych historii. Może uznał, że to będzie nudne robić tego, wiesz, 9 razy tę historię. Chciał troszeczkę inaczej pójść. No, każda no znowu, inna mi się wydaje, że poświęcił przecież. Czas Akatsuki zamiast po prostu tych bestii i poleciał dalej. Mhm. No ale ten, powiem tak. Znowu jest taka sytuacja, że patrząc na całość, patrząc nawet już w momencie, w którym na niej pokazywali ich, to bąbelki w ogóle fajne były, nie? Ale znowu, ogoniasta bestia jak dla mnie nie robi jakiejś takiej wow, ale to jest mocne. Nie, to wygląda jak ślimak Tsunade po prostu. Masz takie odczucie, że ogoniaste są mocne? Bo moim zdaniem nie. Nie mam. Jest, no, to jest tak jak mówiliśmy na papierze, mieliśmy mówić postacie silne na papierze, to bym dżindżuriki wszystkich tam od razu wstawił. Nie dżindżuriki, tylko przynajmniej te bestie. Tak. Bo na papierze to one są potężne, mają największą ilość czakry. Żaden shinobi nie może im dorównać oprócz tych psycholi typu Madara Hashirama i Naruto. I nagle wiesz, i mają te mega techniki, bomby, takie atomowe bomby, które bo one były chyba wzorowane nawet na... Zniszczy te bestie sam, ale on chce je zdobyć, żeby dominować światem. Przecież on sam może dominować światem. Tak. Nie wiem, dla mnie ten skanik tych bestii są po prostu zepsuty. Możemy mówić, no bo te bestie, z tego co pamiętam, jak robiłem materiał, to one po prostu były wzorowane na takich broniach atomowych, nie? Że to są takie broni ostateczne, które mogą zniszczyć cały świat. Tak, tak. I tak miały zostać przedstawione. No ale spadały na liścia, a w ogóle to co z niej zrobił Madara, to już przegięcie pałę, bo Nahita każdego ściągnął. Ta. To zwykłym uderzeniem. Zwykłym uderzeniem ze swojego tego, jak to się nazywa zdolność? Zdolność Madary z Rinnegana. Chodzi ci o te limbo, łańcuchy? Limbo. A, czyli limbo. Jego niewidzialny klon. No i on je po prostu Nahita złożył ze swojego cienia, z limbo. Rozumiesz? A po prostu co? Na liścia ja nie spadły rady. Te bestie, to jest tragedia. No. Wszystkie bestie włącznie z... nie wiem, mogę. To jest masakra. To jest zniszczone. No i Madara wtedy miał jedno oko. Był w sumie Sage Modzie. No ale to dobra, to Madara w sumie jest. Madara w sumie jest. No tak, no to jest... No to jest żart po prostu. Ale no w sumie na liścia, żeby spadli. Wszystkie bestie naraz. I w ogóle ta walka była pokraczna, nie? Z Madarą. To był idealny pokaz tego,
że duże postacie kontra małe postacie, to nie jest dobry pomysł. To nie jest tak. dobry pomysł walki, bo nie wiem, on no znowu, no ta potęga, on został odbijany, jakiś ogonkiem dostał, tu go zalali techniką, tu został też z liścia, polatał. Strasznie słabo to wygląda. No, to duże bestie to są, mech. Ale nie jest to dobre do oglądania i ciężko na pewno zrobić to dobrze. Tak. Dobra, to Saiken w sumie bez wielkiej, większej historii, oprócz tego, że Utakata fajnie się pokazał i w sumie jakoś to do kanonu włożyli. No. Wiele osób było zorientowanych, to wiem. I mamy siedmiogoniastego, czyli Chomei, tak się mówi? Chomei, tak. Chomei i Fu. Ty, co to jest za Chomei? Fu. Czemu jak mnie ogarniam? Chomei to jest, nie pamiętam, to nie jest komar, to jest coś a la owad z takimi... A, dobra, ja go najmniej kojarzę, bo gdzieś tam zawsze z tyłu był z tymi swoimi skrzydełkami. Jak tak, owad. No to... taki owad, komar, mucha taka bardziej. Tak. Wzorowany na muszce jakiejś chudej. Pewnie ma swoje te nazwy, co to jest dokładnie, ale ten, ja nie pamiętam. Jest, nie? To jest tragedia. Dla mnie tak, w sensie, ona została przedstawiona w chyba właśnie w filerze, jak tam był egzamin na Chunina tylko w wiosce piasku. Czy w kraju wiatru po prostu. No. Z tego co pamiętam. I mi się to podobało, w sensie ona ale była całkiem spoko. Była tam był, tak? Ona tam była? Ona tam była, fu. Chomei była, przecież kokon stworzyli jakiś tam. Kurczę, widzisz, nie pamiętam. Tak, niestety. No widzisz. Ja pamiętam, że ona była, ale znowu nie... Pamiętam, że była taka szalona, trochę taki Naruto, wersja kobieta. Taka głupiutka spoko. I w ogóle. Spoko. Ona też miała bodajże swoich jakiś tam... strażników, ale ich olewała, bo oni chcieli, wiesz... strażników żeby w sensie też owady? Uciekła. Czy co? Co? Strażników, że nie, owady? Nie, po prostu ludzi. Po prostu strażników, tak? Tak. Bo ona mieszkała chyba w jakiejś takiej małej, nieznanej wioseczce, czy coś takiego, czy nawet wioska nie była. Kurde, no i ciekawe, chciałbym to zobaczyć. Zobaczyłem takie... to zdjęcie i totalnie nic, zero do głowy. Wiem, że fu tak? akurat kojarzę i to jest fajna postać. Ale jej tego bestii nie chuja. Ona potrafi latać, z tego co pamiętam, dzięki właśnie po prostu sobie wzięła skrzydełka, tak jak bierze Naruto, czy ktokolwiek ogon sobie wyciąga, nie? To ona skrzydełka sobie bierze, coś tam na pewno jeszcze może robić, ale już tak dokładnie nie pamiętam co. No i fu była taką postacią, no mi się podobała, tylko że znowu, z tego co pamiętam, to jak ją złapali, to bodajże była walka Kakuzu i Hidan do niej poszli, po prostu gadali z nią i nawet chyba walki nie było, po prostu było cięcie i po prostu koniec, fu już nie, jest złapany. Nie było walki, pamiętałbym to na pewno, akurat nie było. Ja tego, pamiętam, że nawet pamiętam kolorystykę, ona była taka ciekawa, to było gdzieś tam w lesie. Turkusowe włosy. Przyszedł Kakuzu i Hidan bodajże już teraz. Tak mi się zdaje, tak, tam z prawej strony ona podbiegła, jak chyba chciała sobie z nimi porozmawiać, a oni coś tam mówili, że przyszliśmy po ciebie po prostu, czy coś, i ona takie, o, i chuj, koniec, już, złapana jesteś, nie, żadnej walki, znowu, co jest przeokropnym zabiegiem, że dosłownie trzy z dziewięciu bestii zostały przedstawione jakkolwiek, złapane, widzę, że ona miała, a reszta swoje, po prostu wiesz, cięcie, flery, koniec. Bo jakichś ich członków drużyny znamy. Jakieś widzę, screeny też są z tego. Tak, tam był jakiś gościu, który był jakby takim Hokage, ale to wiesz, to była za mała wioska, takim władcą, gdzie ona była pod jego jakby pantofem, ale jej nie lubili bodajże w tej wiosce w ogóle, nie? I znowu szkoda mi tego, że wiele tych filerów nie było kanonami. Tak jak Boruto. Cały czas mi to bardzo się podoba, znaczy, te kanony, że są ja Boruto. Ci powiem, bo... Szkoda, bo to uniwersum byłoby rozszerzone, a teraz właśnie mamy te dziury. Duże dziury. Zależy jak kto to odbiera, bo ja wiem, że to jest filler, ja wiem, że to nie jest jakby właśnie kanoniczne przez to, ale ja, wiesz, jak oglądałem sobie Naruto, to ja nie patrzyłem, czy to jest filler. No, ja dosłownie, to anime, nie? Anime po prostu. Tak, ja nie wiem, czy nawet nie dowiedziałem się, co to jest filler dopiero jak obejrzałem Shippudena. Czy gdzieś tam pod koniec. Ja dopiero bicia oglądałem w połowie, ogarnąłem, że wiesz... Ogarnęłem jak tego. Była jakaś bardzo, bardzo ważna akcja i nagle myk
I oni są gdzie indziej, w jakiejś szkole. Mówię, co jest? Mówię, przecież to nie ma sensu. I ja po prostu zawsze myślałem, że to są wspomnienia. I ogarnąłem, mówię, nie, no ja to wszystko oglądam. Mówię, takie to bez sensu. A to jednak wszystko nabiera sensu, jak je pominę. W obliczu to już w ogóle przesadzali. No, tak, tak. Tak, właśnie ja pamiętam, że to miałem coś takiego, że ej, to są po prostu wspomnienia, nie? Ale ja nigdy nie patrzyłem, czy to jest filler, czy po prostu, wiesz, czwartek. Odpalamy odcinek, odświeżamy co godzinę, żeby sprawdzić, czy jest. Jest, oglądam. I to na takiej zasadzie było. Nie patrzyłem, czy to jest filler, czy to jest kanon, czy cokolwiek to jest, bo no nie interesowało mnie to. I ja zawsze myślałem, że to jest po prostu normalna historia, tylko wspomnienia, nie? Tyle. No, na pewno, wiesz, wielu ludzi, którzy nie zagłębiają się też oparte na mandze, mają wyrąbane oparte na mandze. Wierzą, że mają anime, Naruto, ma 500 odcinków, ogląda 500 odcinków. Jestem pewny, że wielu, wielu ludzi tak ma, że nie patrzą na to, że to jest filler. Ja sam nie tak zagłębiają miałem. Się w to, nie? Ale są już tacy ludzie, na przykład, którzy nas oglądają. To znaczy, że troszeczkę to uniwersum się zagłębiają już. Że troszeczkę chcą wiedzieć tak, więcej. No tak, to mi się wydaje, że tacy cokolwiek ludzie poza Naruto to już tak wiedzą. Większości wiedzą, co to filler i raczej na nie plują w większości. No, ale nawet jak mówisz, że szkoda, że one nie były kanoniczne, no nawet jakby były, to w przypadku Jinchuriki to nic nie zmienia, bo no dokładnie 6 na 9 bestii zostało pokonanych na zasadzie nie wiemy jak, po prostu. Wiemy może z kim, chociaż nie wiem, czy w przypadku Hana wiemy z kim. Znaczy, jakby to były kanony, no to wtedy te walki mogły być rozszerzone. Po prostu był mangowy odcinek z Hidanem, tak jak Boruto na przykład. No dobrze, ale 5 odcinków rozszerzających i potem wracamy sobie do mangi. To jest to pstryknięcie. To zapełniona dziurka po prostu kanonami było. I tak Boruto jest. Zdaje mi się. W mandze masz nagle, przywracasz kartkę i to jest właśnie tak, że o koniec tego wątku, to w anime masz na przykład 10 odcinków jakiegoś więzienia i tak by, no dla mnie to jest lepsze, osobiście to jest lepsze. Oczywiście, jeżeli to byłaby już całość, miałbym na przykład 500 odcinków Boruto, to by było idealne, że mógł sobie wybrać, co, jaką historię chcę rozszerzyć, a jaką nie chcę. Mhm. A nieraz właśnie no, te kanony nie są najlepszej jakości i ciężko się to ogląda. I to jest ten jedyny minus tego, że nie zawsze to spełnia jakieś tam oczekiwania. Znaczy, wiesz co ja ci powiem, że mówisz, że dlatego, że to był filler, nie mogłoby to rozbudowane być, to nie bardzo mi się spina. Nie może rozszerzać historii. Filler nie może wtrącać się w historię. No, ale tak jakby... Skoro to jest filler, to równie dobrze mogliby pokazać całą walkę, nie? Która, wiesz, może się traktować tak, jakby się zakończyła w ten sposób, a może się jej traktować, jakby w ogóle jej nie było, bo czyli filler... Nie mogli kontynuować wątku fabularnego w fillerze. Bo to już było rozszerzenie, więc... A to nie jest oparte na mandze i muszą zrobić osobną historię, osobny ark. I to właśnie no, jedyny ten przypadek, sumie, to jest właśnie Utakasa, ale z drugiej strony, no konsekwencje tego tak były, nie? No bo Hidan i Kakuzu pokonali Matatabi i tyle, a to, że nie wiemy jak, no to już jest inna kwestia, tak mi się wydaje. Możemy się domyślać, jak naprawdę. Mogliby nam to pokazać, bo czemu nie? No, zacięło się coś. Mówię, że mogli nam to pokazać, tylko po prostu tego nie zrobili. Bo i tak efekt masz ten sam. W sensie, była walka i pokonał ją ten i ten gość. Ale jakby tylko nie wiesz, jak to się Kishimoto, stało. Nie? Że po prostu kartka dalej zacznie już coś innego. Jakby nie chciał poświęcać temu uwagi widocznie. Uważał, że to nie będzie dobre. No nie wiem. W każdym razie szkoda, że tego nie przedstawili. Ale jeszcze taka mała dygresja co do fillerów. Mówiłeś, że to jest przerypane, bo wiele osób gada, ej, obejrzyj sobie w takim razie Naruto bez fillerów. I wiesz, co jest problemem? Że te odcinki... prawie nigdy nie są w 100% fillerem, tylko jest coś takiego. Zaczynasz odcinek, tam 5 minut jest dalej tej historii, którą oglądałeś, po czym masz ten cut i masz filler, nie? I teraz jak pominiesz cały odcinek, bo jest napisane filler, to omijasz też te 5 minut, które nie jest filerem. No, to jest... To mnie wkurza. Tak, wtrącenie takiego jakby zmieszanie troszeczkę, nie wiem, 5 karteczek z mangi i jakby dopełnienie tym, no... To jest to mega chujowy tak, na przykład to było z Asumą, nie? W arku z Asumą przed Hidanem i Kakuzu, że oni poszli sobie... To była chyba właśnie ark z tą typiarką, co ma kryształ. I ma, wiesz, Gekai kryształu. A, chodzi o tą. O... Guren, tak. Właśnie nie chciałem powiedzieć, że, wiesz, Jinchuriki nam nie przedstawili, jak ta walka wyglądała, a Guren już było jednym z lepszych fillerów. No bardzo dużo osób mówi, oj, zrób coś o Guren, bo jest zajebista, nie? Bardzo ludzie się jarają tą Guren, bardzo nim się... Bardzo ten kanon im wpadł, no. Tak.
I nie dziwne, bo bardzo fajne to, bo widzisz, że jest taka osobna historia niezwiązana już w ogóle z tym, ale nagle, wiesz, w fabularnym odcinku widzisz, jak oni sobie wracają z tej wyprawy i o niej mówią. I to jest takie, kurwa, to były filery. No. Ale to sam i co? Tak, i nie oglądałeś i nie wiesz, tak, co chodzi, a ten... Trochę szczypiące to jest, takie szczypie trochę. I to w kanonach jeszcze bardziej, jak pominiesz, jeżeli wiesz, że to jest jakby... Jeżeli wiesz, co to jest kanon, to tak, bardziej boli, jeżeli sobie ominiesz go i nagle potem jest mowa o tym i mówisz, kurwa, oglądać to czy nie? No, ale... i to jest ten... A ludzie cały czas pytają, nie? Które kanony jest... ominąć? Czego nie oglądać? Nie w 100% filmem, oglądaj nie? wszystko, bo to anime jest całe, bo to jest, wszystko jest kanoniczne. Tak. No tak naprawdę oglądaj wszystko. No. Czy boli, no i to, czy nie to, boli. To jest ból taki, moim zdaniem, że właśnie to nie jest w 100% filler. To, że masz napisane, że to jest filler, to znaczy tak, że znaczy większość z niego jest filler. Z definicji, co oznacza filler, nie? Nie jest autorstwa głównego twórcy, na której podstawie jest robione to anime. Jest po prostu studio robione, reżyser wyznaczony. No tak, ale z drugiej strony masz te 5 minut, które jeszcze jest, ale już 15 minut nie jest. To studio sobie tam wrąbało jeszcze, jakby, żeby połączyć sobie te kropki. I to jest dla mnie takie... Bleach robili tak, że całkowicie filery lagły się całkowicie gdzie indziej i potem znowu wracało do tego historii. Jakby w ogóle tego nie łączyli. A w Naruto tak rzeczywiście troszeczkę jest, że ktoś tam próbują jakby... Dużo lepiej by było, jakby tego nie łączyli w żaden sposób, nie? Czy lepiej by było, mówisz? Bo nie słyszałem. Jakby nie łączyli tego, tak jak mówisz, że jakby było w Bleachu, że filler to filler w 100%, nie masz kompletnie nic, ani sekundy z normalnej fabuły i odwrotnie. No tak, odwrotnie to nie jest jeszcze jakiś problem, jak masz, nie wiem, odcinek 20-minutowy, w którym w 5 minut walniesz filler, ale z drugiej strony to jest coś takiego, że jak masz filler, widzisz filler, mówisz, dobra, nie oglądam, a w nim jest zawarta jakaś część normalnej fabuły, no to jest słabe, bardzo słabe. Tak, tak, tak. No dlatego to jest kolejny powód, dla którego kanale istnieją, Boruto. Tak. Bo tu kilka, to jest pomieszane przez to. Przez to, dobra, przez te istnienie fillerów. No ale lecimy sobie dalej, bo o Fu sobie powiedzieliśmy mniej więcej. Tak, no nie ma tam bardzo co dodawać do Chunei i Fu, więc lecimy po prostu Gyuki Killer Bee. Gyuki, czyli w końcu coś poważnego. Tak. Od czasów Shukaku. Mhm. Tylko, że znowu, wiesz co ja ci powiem? Że sama ogoniasta wersja dla mnie też nie robi jakiejś wielkiej roboty. W sensie, ona nam pluje atramentem czy coś, nie? To coś tam może zrobić, no bo to jest ośmiornica. Tylko... oczywiście daje ogromne pokłady czakry. Super. Bombę ma prostu, oczywiście atomową. Po prostu moc. Tak. No to tak. To wszystkie mają jakby. Ale znowu. No jak wyobrażasz sobie Gyukiego? On nie ma jakiejś takiej super techniki. W sumie Kurama też nie ma. On po prostu jest duży. Dlatego jest... Kurama mode, nie? Jakby... No co robi takiego Kurama w sumie? Też nie dzieje ogniem. Właśnie o tym mówię. W walce z Shukaku. Że nawet Kurama, jakby one wszystkie dają to samo, nie mają nic takiego unikalnego za bardzo, nie? W sensie, no masz tam Chomei lata sobie, nie? Tam inni tworzy lawę, coś tam. No dobra, okej, o tym mówię. Znaczy, no, moim zdaniem to nawet Son Goku jest ciekawszy od Kuramy, bo ma cokolwiek związanego z sobą, mam wrażenie. Ale to jest znowu takie, że to jest potężna bestia, czyli fajnie, że killer może sobie tego użyć, wziąć gdzieś, wiesz, odepchnąć się tą macką, albo złapać kogoś, zmienić się w całego Gyukiego, no to jest okej, bo to jest potężne na swój sposób, ale to moim zdaniem nie jest jakoś takie bardzo ciekawe w ogóle, nie? Wiesz, popatrzmy sobie teraz na takie coś. Zaczyna się pierwszy odcinek, czy tam pierwsza seria Naruto, jest mówione, że bestie są przesilne, nie? I jeżeli teraz popatrzymy na taką skalę, że jesteśmy w świecie ninja, którzy rzucają kunajami i to jest bardzo silne, no to rzeczywiście 300-metrowa bestia siedząca sobie dupą na lesie i rozwalająca go dmuchnięciem powietrza, no to rzeczywiście to się wydaje silne. Ale z biegiem historii, jeżeli widzimy, że gościu pod tytułem Kisame tworzy sobie morze z niczego, i nawala tym, jakby, nie wiem, takie szkło było ostre, no to nagle te bestie troszeczkę okazują się, że nie są takie silne. Bo to wszystko, my dużo informacji bierzemy też z pierwszej serii i to się wszystko, nic się nie zgadza. Bardzo wiele rzeczy się nie zgadza po prostu między pierwszą serią a Shippudenem, a bardzo wiele rzeczy jest tam przekazanych takich z historii. Na przykład właśnie Siedmiu Mistrzowi Miecza, na przykład właśnie Potęga Bestii, a potem w Shippudenie nagle odwidziało się koledze Kishimoto. Tak, w sensie to jest znowu coś takiego jak
zależy, kiedy oglądasz. Wiele razy coś takiego mówiliśmy, nie? Bo jak oglądasz to pierwsze Naruto, to jest takie, no kurde, one mają tam, robią robotę. Ale czym dalej w las, tym moc wszystkich szybuje do góry, a moc ogoniastych, no tak, stoi. Tak, dziwnie perspektywa ci się zmienia. Jeżeli oglądasz na przykład tak. 20 odcinków dziennie, bo ja tak nieraz potrafiłem przykład One Piece oglądać po 25 też odcinków. Tak potrafiłem. I tam na speedzie jakimś leciutko sobie przewijałem, no to jakby szybko to się zmienia, takie fale masz. Bo Kishimoto, no, wiadomo, to był proces. On tego nie robił z tygodnia na tydzień, nie? Czyli on nie robił tego z dnia na dzień. No tylko przez lata, lata, lata. Więc jego perspektywa też się zmieniała. A człowiek, który ogląda nagle wszystko naraz, no to może mieć takie odczucia dziwne, że o Jezu, tu jest zepsute, o Jezu, jak to jest zrobione, że tu jest taki balans, czemu on jest w tym odcinku silny, a 400 odcinków później widzimy tą samą osobę i nagle jest taki słaby w stosunku do tego. I jeżeli my oglądaliśmy przykład z tygodnia na tydzień, ten pierwszy raz, no to rzeczywiście nie odczuliśmy tego, tak, bo to nie ma szans po tych 4 latach zapamiętać albo odczuć to, że ogniaste bestie były takie silne. Po prostu odbieraliśmy to, jak widzimy to w danym momencie. Tak jest. Po prostu 3 lata później, no widzimy bestie, nie są takie silne, taki same jest, 100 razy silniejszy i tyle. Ale właśnie oglądamy na raz, to przecież powiedzieliśmy, nie no, te bestie przecież były takie i takie i takie. No i tak to właśnie wygląda. Tak, no to, tak to jest... Naprawdę mam wrażenie, że Naruto jest bardzo dobrym anime, jeżeli oglądałeś to tak, no, od początku, czy nawet jakbyś teraz sobie dawkował co tydzień, nie wiedział po prostu nic poza Naruto, nie? W sensie nie oglądał tego kanału, czy Nekodna, czy kogokolwiek, nie wiedział nic o Naruto i byś sobie oglądał tak jak my co tydzień, albo nawet jeden dziennie, to nie zdążysz tak szybko wiesz, wszystkiego pamiętać, bo tych odcinków jest na tyle, że zajmie ci to 2 lata. Ale jak oglądasz 20 odcinków dziennie, to tak mało tam jest spójności w tych odcinkach. Raz jest ta postać silniejsza, raz jest mniej silna i to jest takie no i tak ogoniaste bestie stoją trochę w tym miejscu i fajnie, że są duże, nie? Fajnie, że każda umie zrobić tą biżudamę. Machnąć ogonkiem. Ta, macha ogonkiem. Ale to było na tyle. I daje czakrę, nie? Tak, no i to jest jakby największy plus dla... Tak jak mówię, że oni się stają silne w Jinjuriki dzięki właśnie tym temu, że mogą tą czakrę przekazywać, mogą manipulować tą czakrą i właśnie mogą przemieniać się. I jakby to podwójna siła, takie skalowanie. Nie wiem, jak to się nazywało w Dragon Ballu, ale takie połączenie dwóch postaci w jedno. To jest taka jedna wielka siła. Ale to ten, no fajnie to jest na pewno to, że każde ogoniasto coś tam daje dla użytkownika też, nie? To nie jest tak, że masz czakrę i koniec, każda coś tam daje, trochę definiuje później tą postać. Może go używać, tak? Tak, tylko że na przykład w przypadku Kuramy i Naruto to jest co? Czakra i regeneracja. To jest zabawne, że... Każda bestia powinna to mieć, każda bestia powinna mieć tą regenerację. Też? Ale, i wykrywanie negatywnych emocji, czy coś takiego. A jeśli w Genjutsu pasuje do Naruto idealnie. Jeżeli jesteś już zaprzyjaźniony, no to on ci pstryknie w umyśle, pyk, budź się. No ale to w drugiej strony masz takie, wszystkie też raczej to mają w takim razie, nie? Tak. Wszystko. No więc... Mówię, że wszystkie. Co zabawne, Kurama jest takim największym basiciem. On nic nie ma takiego. W sensie, regeneracja jest spoko, nie? Ale to jest taka... Najmniej namacalna trochę rzecz, nie? W sensie, tu masz atrament, tu on lata, jakieś tam kokony tworzy, tu kwas, tam para, gdzie się przyspiesza, jakieś tam rogami coś wali, tu masz lawę, tu koralowce jak uderzysz, tu jakieś niebieskie płomienie, manipulacja piaskiem, tymczasem Kurama ma regenerację i wykrywanie negatywnych emocji. Może jego mocą jest właśnie ogromna ilość czakry i to może wszystkiemu, może byłoby to już zbyt silne, jakby Naruto jeszcze posiadał jakieś Gekai od niego, typu może jakaś właśnie lawa, bo tam w sumie też jakiś ognisty się wydaje ten lisek i też nie byłoby to dziwne, ale troszeczkę, nie wiem, to też wydaje się takie niespójne troszeczkę z innymi bestiami. Tak. To się zrobiło tak, że chcieli coś pokazać, Naruto nie mógł być za silny już, ale chcieli pokazać, że te bestie jednak nie są takie gówniane, jak powoli, no... To spóźnienie, dopiero na wojnie się troszeczkę obudził z ręką w gaciach z tymi bestiami, a wiemy, że były bardzo ważne, no i troszeczkę pokazano ich nagle umiejętności, ale Kurama nagle został z niczym też, no. Tak, no oczywiście nie powinno być tak, że Naruto powinien coś dostać od Kuramy jeszcze dodatkowego, że się okazuje, że brakuje coś Kuramie. Nie, no to jest przekozak, jeżeli chodzi o moc, którą daje Naruto, ale po prostu jest zabawne, że jako jedyny nie ma takiego... czegoś, w sensie po prostu
nie ma takiego unikalnego dla siebie, czy to Kekkei Genkai, czy po prostu rzeczy, która jakby go definiowała. On po prostu jest lisem, który się regeneruje i jest najsilniejszy. I to jest tyle. No, bo jakby chciał Kishimoto trzymać spójność i nie zrobiłby nic innym Jinjuriki na wojnie, no to one też w ogóle byłyby głównym. Jeżeli by tylko machały ogonkiem. I no to wiesz, te bomby jeszcze miałyby. Mm-hmm. No i nie wiem, chyba możemy przyjść do takiego mojego podsumowania. Później dam jeszcze jedno pytanie, mam takie króciutkie. Tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, że możemy tak sypać pytaniami ten. Bo nie wiem, czy coś jeszcze chcemy powiedzieć o tych bestiach. Ja bym podsumował po prostu. No, mi się wydaje, że wszystko. Nie ma co ciągnąć, bo byśmy też właśnie tylko szkalowali to, że siła jest tak, słaba no, stosunkowo wiesz, zaraz, do tego, zaraz, co napisane. Wiesz, jakie komentarze się pojawią. Wy to chyba nie nienawidzicie Naruto, bo cały czas mówicie o nim źle czy coś. Znaczy, ja powiem tak, swoją część podsumowania powiem, później Nekon. Ja uważam, że ogoniaste bestie są mogły być fajnym boostem i na początku naprawdę robiło to wrażenie, potężne właśnie bestie, które są w stanie dużo zmienić, w sensie normalnie zmieść wioskę z powierzchni ziemi, dać tą czakrę, jakieś unikalne zdolności, chociaż Kurama, tak jak mówiliśmy przed chwilą, nie ma ich za bardzo. To fajne było, ale w momencie, w którym no szło to po prostu coraz dalej w las, to one no, nie rozwijały się jakoś za bardzo i ustały. Nagle się okazywało, że te mityczne 9 ogoniastych bestii, które razem tworzą całość, praktycznie mają całą czakrę, czy najwięcej na świecie, okazuje się, że istnieje naprawdę sporo postaci, które są w stanie przeciwdziałać tej bestii, czy pojedynczo, czy nawet przeciwko całej 10 ogoniastej, nie? Hashirama, który sobie po prostu nałapał je jak właśnie Pokemony, żeby rozdać dla innych wiosek, żeby zbalansować siłę, what the fuck. Później się okazuje, że właśnie Kisame jest w stanie rozwalić sobie Roshiego, no, jeszcze nie używając przy tym siły, więc na papierze ogoniaste bestie naprawdę sporo dawały, fajnie, że każda coś tam miała, ale finalnie wyszło jak wyszło, po prostu zostało to dość słabo, nieciekawie moim zdaniem przedstawione. No, i powiedziano nam jak jest, ale przekazano, nie przekazano w ogóle. A 10, tylko dodam, że 10-ogoniasta bestia, spodziewałem się, że to będzie jakaś super nadinteligentna istota, związana jakby 10 mózgów, jakby wiesz, mega siła, jakaś wiesz, przebiegła istota, która będzie rozumna. No Jezu, to co nam dostaliśmy, to była tragedia tragedii, ale przynajmniej więcej czasu dostał Obito i screen time'u i Madara, także odpuszczam. No ale to co powiedziałeś, to podsumowałeś to dobrze i w sumie nie mam nic więcej do dodania, bo jest jak powiedziałeś. Tak, no jest jak jest, nie ma co tutaj za bardzo dodawać, po prostu, nie? No, ogoniaste bestie istnieją. Koniec. Tak, mówimy półtora godziny gadamy i podsumowanie, ogoniaste bestie istnieją. Jeżeli chcą się słuchać, no to... Tak. A nie, mam da minutę, taki skrót, TLD. No nie, zacząłem trochę szybciej, więc nie podaję dokładnej. Tak, ale w komentarzu ktoś może napisać jeden tam 20 ileś skończyli pierdolić po prostu. No, to widziałem. Nie? Tak. Czy w tym momencie może ktoś taki komentarz napisać, gdzie powiedzieliśmy, że istnieją ogoniaste bestie i to jest tyle. Tak, taki skrót podcastu dla tych, co wolą odcinki. Tak, mają tak, odcinek. Tak. Co sądzimy o ogoniastych bestiach? No to daj, to jeszcze to pytanie. No, mam do ciebie, dużo było pytań do ciebie i mam tak. Nie to, które mi pisałeś na Discordzie, to zostawimy na później, bo to mówi, że dłuższy temat jest, ale było pytanie, czy polecasz ty Hype X-y? A, bardzo polecam. Kupiłem sobie nawet dwie pary, takie na zapas i pokażę wam trik teraz, patrzcie. Takie bardzo lubię. Ja na kamerce pokażę. Ja oglądam, jak już podcast. I tak to właśnie wygląda. One są rozwalone, w sensie, ale tak mi dobrze siedzą na tej głowie, że jakby mam nowe, nowiutkie szafce, ale jak je zakładam, to już mi tak dobrze nie siedzą. I ja je mam już chyba z 5 lat i działają bardzo dobrze, nie psują się. Mikrofon mają całkiem spoko. Są, nie wiem, 200 kosztowały, jakie kupowałem. Kupiłem właśnie dwie pary i nie zamieniłbym je na żadne inne. Także polecam gorąco. I HyperX, mam nadzieję, że mi zapłacicie. Ach, dobra. Tak, grube miliony. Tak, bo teraz... No ja,
Jak do, co do słuchawek, to ja kiedyś kupiłem sobie Siberię V2. Jak jeszcze mieszkałem w starym, to dawno było, to też bardzo fajnie mi się ich używało, ale później zaczęły mi tak uszy boleć, nie? Nie wiem. Właśnie mnie nie, ani głowa, bo ja też miałem takie słuchawki, że mnie jakby głowa trochę uciskała, albo tak. Jakby od długiego siedzenia na słuchawkach mnie po prostu głowa bolała, jakby były ciężkie. O, są leciutkie, ja, są... Ja ci powiem, że też się rozczarowałem, bo w sumie, wiesz, zacząłem czytać po tym, jak miałem te słuchawki, ja w ogóle teraz gdzieś też urwał się kabel, coś tam się zepsuło, wyrzuciłem je finalnie. No bo i pamiętałem, że naprawdę był problem, że jak nakładałem słuchawki, czasami potrafiło być tak, że 5 minut i już mi tak uszy nawalają, że ja nie mogę siedzieć dalej. Też miałem i takie słuchawki. Kupowałem takie, te, no. bo siedziałem na tych, na takich słuchawkowych normalnie z telefonu, nie przeszkadzało mi to. To mówię, ej, w końcu sobie zmienię te słuchawki i zamówiłem sobie na urodziny te słuchawki i tak zacząłem czytać, oglądać, czy na pewno są dobre i ten. I było właśnie, że nie ściskają głowy, uszy nie bolą, a jak przyszły, to tak miałem, czasami miałem, że Boże, jak mnie uszy bolą, ale teraz się jakby przyzwyczaiłem, może dlatego, że przez lata nie siedziałem w słuchawkach takich, nie? Możliwe też kwestia przyzwyczajenia, bo... Kiedyś tak było, byłam 50 lat, no to były głośniki, nie? Nie wiem, czy tak u każdego było, ale ja przynajmniej tak miałem, tak. Że cały czas na głośnikach siedziałem, dopiero potem jakby weszły te słuchawki, że to się stało takie bardziej modne. W sensie, że też. Komputer, głośników nikt nie ma. Kto ma teraz głośniki na komputerze? Po co? Każdy ma słuchawki. Ja mam, kupiłem sobie tego. Bo boomerem jesteś, tyle. Kupiłem sobie, jak się, kurde, taki pasek jakby, to nie jest głośnik taki, wiesz, typowe głośniki sprzed tam 10 lat Creative, takie klocki prostokątne, tylko że mam patrz, cały czas mam w głowie, jak to się nazywa, ale nie pamiętam, coś na S? Walić to. Nazwa tych słuchawek, tych, tak? No ale znaczy, wiem, typ głośnika, to one często są jak w tych, w kinach domowych chyba, czy coś takiego masz podłużne, tylko że nie stojące, tylko pod monitorem mam. No to spoko. I ja kupiłem to właśnie z tego względu, że nie chciało mi się cały czas siedzieć na słuchawkach, a też jak ktoś do ciebie rozmawia, masz słuchawki, to praktycznie nic nie słyszysz, ale zawsze sobie fajnie puścić i ja zawsze montuję na tym z tego względu, żeby wiedzieć, jak to brzmi na tym. Dla osoby, która nie wiem, ogląda na telefonie, na telewizorze. A to spoko, no, spoko. Bo jak montujesz na słuchawkach, to ty masz zawsze jakby ten, nie wiem, powiedzmy najlepszy możliwy ten look na tą no to muzykę, mnie zaciekawiło, bo chętnie bym w sumie to zobaczył i sobie nawet odpalę, bo ja mam w monitorze mam głośniki. O, też miałem, też używałem, ale to było takie, to na tym nie dało słabe. Dlatego chętnie sprawdzę, jak moje filmy z tym słychać z tego. Pewnie nie każdy ma. Ja sobie zawsze sprawdzam, chociaż to, z drugiej strony ostatnio miałem coś takiego, że musiałem obejrzeć filmik na słuchawkach, czego nigdy za bardzo nie robię. I zauważyłem, że czasami słychać takie puf w tym mikrofonie i zaczęło mnie to denerwować. Niestety teraz montuję tak, montuję na głośniku, nagrywając, zawsze sobie robię od razu odsłuch, żeby nie było tego puf i już zaczęło mnie to denerwować. Wystarczyło jedna kupię rzeczy, ja już myślę, co to by zrobić, nie wiem, kupić jakiś drugi jak to się nazywało, na mikrofon, to taką, nie wiem, poduszeczkę, czy co tak, to tak, się tak, nazywa. No i tak samo na Blue Yeti jest chyba jest jeszcze taki nakładany. To też myślałem, żeby to kupić. No to na przykład Rock ma takie coś i to też myślę nad tym, bo mamy identycznie tak samo z tym. No dobra, to już w sumie coś się rozgadało, zaraz lecimy podcast o sprzęcie. Tak, podcast o sprzęcie, teraz będziemy komputery składać na podcastach. Tak. No dobra, to chyba skończymy. Dzięczuliki. Nawet dzisiaj nie odbiegaliśmy za bardzo od tematu. Tam z dwa razy wyskoczyliśmy. No, wydaje mi się, że spoko. Że tak. Nie odbiegaliśmy. I nawet spoko to rozszerzyliśmy. Powinni być zadowoleni. Ja muszę tu posprzątać herbatę, bo mam wszystko rozlane i znowu myszkę wpierdoliłem w tą półtora herbatę. Półtora godziny rozlanej herbaty. Chuj to. Tak. Dobra. To co? Kończymy. Widzimy się za tydzień lub nie. Zobaczymy. Cześć. Cześć.